Dobra. To. Tu mam zawsze zagwozdkę, jak to otwieram, czy nie zrobię konfetti z krzemu. Ale ostatnio gdzieś wspominałem wam o tych, że można sobie zrobić chipy po swojemu. O, teraz już to złapię. Ostrość teraz. Tak, tak. Teraz musimy ostrość złapać na czymś. Nawet coś złapało. Tylko jesteśmy chyba za daleko od tego i nic nie widać. Spróbujmy zrobić może tak. Już tu. O, jest okay. Coś zaczynamy się coś widać. No coś widać, tylko weź teraz ten kraw. Cokolwiek. Czekaj, w którą stronę ja ruszam cokolwiek. Potrzebowałbym kogoś chyba. To mogę podejść. Kto ma ten wyczucie, co się dzieje na ekranie w odwróconym tym. Okej. Okay. Trochę. Czekaj, w tą stronę lecę tak. W tą stronę. Tak. Ej kurde, w każdą stronę leci tak samo. Bez sensu. O, dobra. Tu. O, to są ciekawe części. Dobra. Wziąłem, to przyniosłem po to, żeby trochę odmagicznić. Za ciemno, czy za jasno jest dookoła i to ta lampeczka dużo już nie daje potem. Spróbuję to jeszcze zbliżyć mocniej. Złapać może ostrość na tym. Może coś wyjdzie. Ja w tę stronę kręcę. A tutaj za ciemno, czy za jasno? Za jasno. Za jasno wstawiam, że jest. Generalnie jest za jasno narzucanie czegokolwiek, to tutaj to złapię. Dobra, jak będziecie chcieli, to oczywiście możecie podejść bliżej. O, tutaj widać kawałek tego chipu. Już nie widać. Czyli gaśnie ci komputer. O, jasne. Ale tu na ekranie widać dobrze, tak szczerze, więc może jak podejdziecie tutaj, to będzie widać lepiej. Dobra, co chodzi? Chciałem trochę odmagicznić to, o czym rozmawiamy. Rozmawialiśmy o tych chipach i tak dalej, jak to wszystko wygląda, mamy jakieś magistrale i tak dalej. Tak wygląda chip we wnętrzu środka. To jest goły krzem i to jest krzem akurat zrobiony z plotkiem RISC-V faktycznie. Jak ktoś zobaczy to z bliska, to zapraszam. Problem w tym, że to jest po prostu w takim pudełku, więc nie bierzmy, nie będę puszczał posłania, bo zrobimy konfetti z tego na 100%. Czy tak teraz strzeli, ale... Tak miałby tak strzelić? No bo jest bardzo... W sensie cel leży na takim... W takim pudełeczku dużo małych części. Jakby przechylisz, że wypadną i będziemy to zbierać na końcu. Czy te razem działają? Nie. No nie, to jest ilość osobnych tych chipów po prostu. Mm-hmm. Tylko, że jest w takim pudełku i tych pudełek jest jeszcze ileś na sobie, więc to nie ma szans, żeby się nie rozwaliły. Ja za każdym razem, jak otwieram, to mam wrażenie, że zrobię takie coś. Ale jak ktoś chce zobaczyć z bliska, to zapraszam w przerwie na przykład, to było pod koniec. W każdym razie, tak wygląda krzem w środku. Ten krzem jest akurat jest tyle fajny, że jest całkowicie open source'owy. Więc możecie zobaczyć też, jak wygląda kod tego wszystkiego. Ten cyfrowy i ten analogowy, jak te obrazki się generują, to odpalić sobie build tego wszystkiego samemu. Teraz, to jest to, o tym wszystkim gadamy. Ja w sensie, że mamy jakąś magistralę, że mamy procesor, że tak dalej, piszemy sobie na to sterowniki. Tu jest taki trochę prostszy procesor, w sensie bardziej mikrokontroler. Stale nie ma MMO, nie ma pamięci wirtualnej, więc tutaj odpowiednie, powiedzmy, Linuxa na tym to byłoby wyzwanie. I też nie ma pamięci za dużo, więc w ogóle to by było wyzwanie. Odpalenie Linuxa na tym, ale jakiś tam system czasu rzeczywistego, przecież ten styl jesteśmy w stanie odpalić. Ktoś by chciał sobie popatrzeć, na przykład, jak takie rzeczy wyglądają. O, tak wygląda kod. Tu jest, znaczy kodu jest oczywiście więcej, bo to jest stare to repozytorium, to o całe repozytorium. To jest konkretnie ten chip w tym repozytorium, nie? W sensie ten, który tutaj mamy na ekranie widzony. Jak ktoś chce zobaczyć, jak takie coś wygląda, to tu jest jakiś... Aha, ten chip to jest po prostu procek, czysto dwubitowy RISC-V mikrokontroler, taki specjalnie złożony, nawet nie Pico? Co? To jest Pico? To jest Pico RV, tak, czyli nawet nie spełnia privileged speca, on jest unprivileged, są dwa rodzaje, bardzo mało jest tych procesów implementacji, przynajmniej ja mało widziałem tych unprivileged, to jest jeden z nich. No za dużo na nim nie zrobimy, ale jest good enough, nie? W sensie można odpalić na nim soft, działa. I do niego jest dołączone tam jakieś peryferale typu UART, jakąś tam pamięci i tak dalej. I my dołączyliśmy do niego jeszcze coś takiego, co się nazywa AS. AS to jest taki bloczek do kodowania, do po prostu tworzenia haszy AS-owych. I tak wygląda podłączenie tego procka. To jest po prostu te wszystkie ploki, te wszystkie sygnały tutaj. Kod jest verilogowy. Jak ktoś nie zna weriloga, to może się wydawać bardzo patologiczny ten kod. W sensie składnia jest dość patologiczna, ale no, tak się pisze. Między innymi tak się pisze
hardware, nie? W sensie logikę cyfrową. Można w fajniejszych językach generować później Verilogo, ale tu jest akurat w Golem Verilogo napisane. No, generalnie definiujemy jakieś tam porty wejścia-wyjścia i to jest akurat Wishbone, to jest jedna z magistral, czyli to, o czym rozmawialiśmy, że jest na sobie na jakimś adresie, tak, że tam są peryferale podłączone, to to jest właśnie taki peryferal podłączony na jakimś adresie, podłączony akurat magistralą Wishbone. I ten Wishbone ma takie... Magistrale, czy to jest urządzenie na magistrali? Cały ten kod to jest urządzenie na magistrali. Te porty tutaj, to są porty magistrali. Nie? Teraz jaka ma konkretnie działa, to może nie wychodzimy w szczegóły, ale można zobaczyć, co ma. Nie? Ma na pewno jakiś clock, jakiś zegar. Ma jakiś sygnał data input, tak, data output, czyli coś czytamy i piszemy z tego urządzenia. Ma jakiś sygnał select, tak, ma jakiś sygnał adres i tak dalej. Nie? Czyli jakby to wszystko, o czym rozmawialiśmy, że piszemy na jakiś adres, piszemy na jakiś offset w peryferalu, to tak sobie działa. Nie? Jest dość prosty ta magistrala, więc tutaj bym wam pokazuje, bo nie chciałem zaczynać od na przykład akcji 4 pełnego, bo to już jest trochę, trochę jazda. Ale to znaczy, że to jest w Verilogu. W sensie ja tylko wiem, że można w Verilogu zaprogramować coś, co się samo ustawi na FPC. Na przykład, ale to nie wiem, tu wydrukowali. Nie, no generalnie z Veriloga możesz dostać opis obwodu cyfrowego. Nie? Taki jak to generalnie przetworzysz w pierwszym etapie, to się nazywa synteza, to generalnie przetłumaczysz ten kod, czyli na przykład, wiesz, wróćmy sobie do czegoś, co coś robi. Jakiś forum mamy tu? Szukam jakiegoś kawałka, obstawiam, że ten, że core sam z siebie jest, w sensie logika tego jest gdzie indziej mapowana. Cipher top, musielibyśmy go znaleźć. Nie jest tu, pewnie będzie tu, albo jeszcze gdzieś wyżej. AS, jak będzie na A, to będzie tutaj gdzieś, nie? Nie jest tu, no ale musimy go jeszcze znaleźć, gdzie jest. A dobra, weźmy sobie do Pickery. Ale to... można tego też przeszukać pliki. Jasne, można, ale no, nie chciałem spędzać tutaj jeszcze tyle czasu. No, nie? No. Dobra, tu mamy na przykład jakiś fortus, jakieś przypisanie, podłączenie, bla bla bla. O, tu jest na przykład taki, o, takie coś, nie? To teraz takie coś no, się syntezuje najprawdopodobniej do zwykłego MUX-a, nie? Czyli do takiego bloczka, gdzie masz dwa wejścia, jedno wyjście, jeden pin sterujący. Nie? Co to znaczy, że się syntezuje? No właśnie zostanie przetłumaczone, nie? W sensie jakiś kompilator dosłownie wymyśli, że aha, taki zapis w kodzie dość abstrakcyjny w logice cyfrowej odpowiada takiemu bloczkowi, który wybiera dosłownie, co ma przejść, nie? W sensie, co ma być przypisane. Powiedzmy w ramce. MUX to trochę więcej niż jedna bramka, ale no, powiedzmy jest takim prymitywem, nie? W sensie jednym z podstawowych elementów, będzie to użyty. I później, jak sobie to przetłumaczymy do czegoś takiego, to jest następne narzędzie, które wymyśla, jak to poukładać ze sobą, żeby w ogóle było tak trzeba. Bo trzeba synteza wymyśli, na jakie takie podstawowe bloczki to rozbić, w sensie na jakie bramki to rozbić. Później następny bloczek wymyśla, jak te bramki ze sobą ułożyć, żeby to w ogóle miało ręce i nogi i jak je połączyć ze sobą, żeby to w ogóle działało. Nie? Oczywiście to połączenie ma tam wiele różnych rzeczy, typu trzeba pamiętać o tym, żeby nie były za daleko i tak dalej, i tak dalej. I koniec końców, jak już to poukładasz i połączysz, to potrzebujesz tego, nie, na końcu. W sensie dosłownie obrazków, które jak wygląda bramka typu, nie wiem, AND, jak wygląda bramka typu OR. To jest dosłownie obrazek. Obrazek taki tak naprawdę wielowarstwowy, który mówi, gdzie jest krzem, gdzie jest metal, gdzie jest kolejny krzem i tak dalej. To dosłownie to jest wielowarstwowy obrazek. Wkładasz go na obrazek i tak wkładasz tych tysiące, setki, miliony bramek i wychodzi ci obraz takiego krzemu, wysyłasz to do fabryki i to robią. Tak? Oczywiście. I to, co się stało tu, tak? I to, co się stało tutaj. Potem tu na brzegach, tu na przykład, o tutaj są takie pady, do których się lutuje małe druciki, lutuje się na zewnątrz chipu do nóżek. Zalewasz wszystko plastikiem albo jakąś inną obudową i masz chip. Tak, tak to wygląda. Oczywiście bardzo uproszczona historia, bo tam jest jeszcze dużo rzeczy po drodze. Jakieś zjawisk analogowe, które trzeba sobie poradzić, testowanie tego i tak dalej, i tak dalej. Czyli da się być prywatną osobą i wysłać sobie swój projekt do fabryki, czy... Tak, w ogóle ten projekt, to tutaj co wam pokazuję, to jest pierwszy szatun Google'owy, teraz leci szósty, chyba ostatni w tej serii, ale jeszcze macie szansę, nie za dużo czasu, jest 2 tygodnie chyba, ale jak weźmiecie
ten taki generyczny projekt w Wrapper i dorobicie swoją logikę w środku, protestujecie i wszystko, żeby cię open-source'owo, wyślecie to, to wam jeszcze zrobię, dostaniecie za free, bo Google to finansuje. Oczywiście musicie przejść tam, jak będzie za dużo chętnych i wasz chip będzie powiedzmy mało fancy, to przegracie w konkursie, w kolejce, ale jeżeli chętnych będzie na przykład wystarczająco mało albo wasz projekt będzie bardzo fajny, no to dostaniecie ten chip za, nie wiem, 3 miesiące czy coś takiego, nie? W sensie dostaniecie o taki zestawik. Dwa pozostałe pudełka są w obudowach, ten jeden jest bez obudów. Dostaniecie taki zestawik, możecie sobie przygotować do waszej płytki i tego poużywać. I teraz musicie to, co tam masz, dokończyć, to co powiedziałeś, czyli te druty, zadania... Nie, to po prostu jeden zestaw jest bez obudowy. Dwa pozostałe pudełka mam z obudową. Mają te pinne, te kable. Tak. Chyba tworzy się, pokaże się. Też on ma ciekawe. No, to jest mało ciekawe, to są tak jak chip, wygląda, już jest w obudowie, ale to jest ciekawsze do obejrzenia na pewno. Jest goły, to się rzadziej widzi, nie? No i tak to wygląda, nie? W sensie to, co przede wszystkim gadaliśmy, myślę, że mamy jakieś magistrale, mamy plotkę, mamy peryferale, to jest mniej więcej tak. Oczywiście, jak weźmiemy procesor takiego, nie wiem, z telefonu, takiego Exynosa na przykład, to jest, skala jest dużo większa i to jest dużo bardziej złożony, ale nie łatwo sobie to wyobrazić, nie? Tu mamy trzy rzeczy, pomnożmy to razy 100, będzie większy procesor po prostu. Koniec końców zasada jest podobna, tylko większej roboty, nie? W sensie z tym wszystkim więcej testowania, oczywiście trudniej się to robi i tak dalej, i tak dalej. Dobra, chciałem jeszcze wam ten kawałek kodu pokazać, bo to jest fajne, w sensie, że może odmagicznie, bo to może nie tyle, że przez te 5 minut, jak gadamy o tym, jak wygląda chip, nauczycie się robić chipy, ale trochę odmagicznie to, co o tym mówimy tutaj przy okazji rozmawiania sterownika. Jak wygląda na przykład wymyślanie, na jaki adres ma to pójść, nie? W sensie, czy jeśli zapisujemy coś na jaki adres, to gdzie to ma właściwie trafić koniec końców w magistrali. No zobaczcie tutaj, jak to jest zrobione. Tu jest jakaś tablica adresów urządzeń, nie? Nawet w komentarzach jest napisane, co jest gdzie, czyli na takim adresie mamy Flash Configuration Register, na takim adresie System Control i tak dalej, i tak dalej. I to normalnie występuje, takie rzeczy występują w chipach, których używamy, nie wiem, w telefonach, w komputerach i tak dalej. To koniec końców trafia do dokumentacji, stąd bierzemy adresy bazowe do naszych driverów. Ale jak to wygląda później w logice? Zróbmy sobie, poszukajmy sobie, gdzie to jest używane. No używane jest tutaj, jest jakiś sygnał Slave Select, który zapala odpowiedni bit w momencie, kiedy adres na magistrali jest równy jakiemuś tam temu adresowi z tej tablicy, nie? Tak naprawdę tam zmaskowanymi z adres mask. Adres mask jest gdzieś tu pewnie zdefiniowany. To wyżej? Niżej? Teraz mam przed sobą, na dole, w stronę. O tak. No właśnie, czyli mamy FF na samej górze i potem reszta bitów jest zerami, nie? Czyli jak coś takiego zmaskujemy, to zostaną tylko te dwa kawałki. W sumie to ma sens, bo wszystkie adresy, które będą zaczynały się od 2.8 trafią do Flash Configuration, wszystkie od 2.2 trafią do System Control i tak dalej, nie? I dosłownie to nam zapala jakiś bit w tym, w takim sygnale luźbitowym Slave Select, który później używany do tak naprawdę włączenia danego peryferala, żeby zaczął używać tego, co trafia na magistrali. To tyle chciałem tu pokazać, żebyśmy odmagicznili sobie tą resztę, nie? Bo to czasem bywa tak, że rozmawiamy o czymś, no tu są jakieś adresy, to sobie gadamy i tak dalej, ale wydaje się to magiczne, szczególnie jak się to nie spojrzy z drugiej strony. A to specjalnie magiczne jest. To bywa skomplikowane, bywa duże i złożone, ale realnie to jest coś takiego, nie? To na przykład ty miałeś to pytanie, skąd wiemy o tych adresach? Stąd, nie? W sensie ktoś tak kiedyś napisał w kodzie, później jak zrobimy chip, no tak jest. W sensie te adresy już trafiły do piasku, nie? W sensie do silikonu, więc już tam są, nie? W sensie nie zmienimy. Właśnie, czy to jest to, że w ten sposób się teraz robi hardware, że to się pisze, to jest jak nowa rzecz? Znaczy jak... No już dawno się tak robi, w sensie te języki... Verilog to jest tam, nie wiem, powstał w latach 80. chyba. Cały paradygmat powstał pod koniec lat 70. Żeby było, Verilog i VHDL powstały zupełnie do VHDL, to jest drugi język takiego poziomu, powstały zupełnie do innych celów. Mają kupę niedociągnięć, jeżeli chodzi o pisanie hardware'u, ale są używane do pisania hardware'u. No bo tak, bo jakoś lepszych zdominowało trochę rynek. Są też inne języki,
takie np. oparte na Pythonie, oparte na Scali, które generują weblogę albo Wiedliela. Głównie weblogę tam te generatory generują. Ale przez to, że generują, to mają podobne problemy. Nie, w sumie już nie, no bo jakby traktujesz weblogę wtedy jak assembler. Trochę, wiesz, rzadko kiedy musisz, nie wiem, sprawdzić, czy GTC ci dobry assembler wygenerowało, nie? Zakładasz, że kompilatory działały. Chyba, że nie działają i jesteś, wiesz, masz ten bug jeden na tysiąc, że faktycznie twój kompilator wypluł coś dziwnego. Albo robisz jakiś bardzo dziwny kod i kompilator tego nie potrafi ogarnąć, nie? Ale w ogólności rzadko kiedy się sprawdza, czy GTC wypluło to, co chciałem, nie? Zazwyczaj działa. Tak zazwyczaj mówię 99,999% przypadków i to nie zazwyczaj jest bardzo rzadko, nie? Chyba, że robisz coś super niszowego, wtedy masz to codziennie, nie? Bo kompilatory tego nie ogarniają. I tak samo jest z tymi generowanymi językami. Po prostu używasz Verloga jako assemblera i zakładasz, że kompilator działa. Jak nie działa, to oczywiście sprawdzasz, czy assembler jest dobry, ale to się rzadko zdarza. Dobra. To teraz tak. Przejdźmy do klucz. Chyba, że macie jeszcze jakieś szybkie pytanie o to, ale można to jeszcze poglądać za chwilę. Słuchajcie, dzisiaj miałem za dużo, chciałem też parę rzeczy pokazać, tak, nie wiem, jak to krzesło czy tak. Chyba mieliśmy obserwowanie, jakby kończyć po ostatnim. Tak. Tak. Ojej. Dobra. To jednak może nie zdążymy. Dobrze, że mało jest tutaj. Dobrze. To ja mam tak. Teraz ten. Nie, to był tak, ostatni. Tak. Na to. Dobra. Może zamknąć to pudełeczko z chipami, żeby się nie zrobiło przez spadek konfetti, jeśli coś się wtrąci. W sumie to jest dobry pomysł. A potem jak najwyżej zanim przerwę, to jak będzie się zobaczyć z bliska, to sobie otworzymy. Dobra. To jeszcze na szybko dokończmy te przerwania. Bo na dzisiejszym wykładzie, już na dzisiejszym, nie, completion mu chyba został, czy... Nie, przerwanie. Jest to? Tak. Dobra. No to jedziemy. No dobra, to żeby nie przerywać, wyłączę też to, bo to tam pewnie nie będzie potrzebne, świeci mi to strasznie. Dobra, na tej drugiej części porozmawiamy o tym, jak debugować to wszystko, co robicie. Nie? W sensie, nie wiem, podłączyć tego GDB, czy jak sobie popatrzeć na aplikację. Ale zacznijmy od przerwań. Co bez przerwania, no to już ileś razy mówiliśmy, jakiś sygnał, który dociera do procesora, który mówi, że ma przerwać to, co robi. I też mówiliśmy o tym, że przerwania najczęściej są w takim drzewiastej strukturze, nie? Że jest procesor, on ma tam jedno lub n wejść przerwań, powiedzmy, przyjmijmy dla prostoty wywodu, że jedno. Do tego jest podpięty jakiś kontroler przerwań, który ma już n wejść i to jedno wyjście do procesora. Do niego są podpięte jakieś urządzenia, które mogą zgłaszać przerwania i te urządzenia to też mogą być kontrolery przerwań, na przykład jakieś kontrolery pinów z zewnątrz, które też mogą obsługiwać, nie wiem, na przykład 10 pinów, które potencjalnie mogą zgłosić przerwanie. Nie? I teraz musimy to oczywiście w jakiś sposób zamodelować w naszym softcie. No i od, tak jak wszystko inne ma warstwowe, w sensie to wszystko zrobię sobie poszczególnymi layerami, tak jak do tej pory to opisywaliśmy. I podobnie łączymy kontrolę przerwań. Teraz my używamy w naszym kawałku softu, ten, który tutaj robimy na tego Disk Five'a, używamy device tree. To w device tree tutaj definiujemy te połączenia. Nie? W sensie, po pierwsze definiujemy kontrolę przerwań, tak jak każdy inny driver, jako wpis w device w odpowiednim miejscu, z jakimś compatible, z jakimiś parametrami dla niego i tak dalej. Zazwyczaj definiujemy dla niego jeszcze takie coś jak hash interrupt cells, czyli iloma parametrami jakby musimy podać, iloma parametrami podajemy przypięcia do niego. Nie? W sensie ile rzeczy, które są dopięte do kontrolera muszą zgłosić numerków tutaj, czy jakichś parametrów, które określają jakie to jest przerwanie. I to bywa więcej, dlatego że na przykład niektóre kontrolery przerwań potrafią jeszcze reagować na różnego rodzaju sygnały. Nie? W sensie ten na przykład nie ma czegoś takiego, zawsze jest jakby podpięty 1:1, ale bywają takie, które potrafią, nie wiem, reagować na narastające zbocze, opadające zbocze tego sygnału przerwania, potrafią reagować na stan wysoki, stan niski i tak dalej. W sensie w ten sposób. No, bo muszą wtedy podajemy na przykład drugi parametr, który oznacza flagę taką.
jaki to jest rodzaj sygnału i tak dalej, nie? Tu oczywiście są jakieś dodatkowe parametry, które są do tego przekazywane. I teraz jak to się łączy? No po pierwsze musimy mieć zdefiniowany kontroler przerwań. Tu mamy jakiś ten plik, to jest zdefiniowany w speku RISC-V'a tak naprawdę platform level interrupt controller. Właściwie w kernelu obowiązuje ten od Sci-5'a, nie? W sensie z tym compatible Sci-5'a. Sci-5, jeśli w ogóle iście o RISC-V, to jest ta firma, która była założona przez tych ludzi, spin-off z Berkeley, ta ekipa, która oryginalnie pracowała na RISC-V, nie? W sensie oni później założyli firmę. I oczywiście jako jedni z pierwszych pchali w ogóle RISC-V'a do przodu, więc też dużo softu zrobili na to, więc te wszystkie implementacje pierwsze były głównie od nich, więc często zobaczycie Sci-5 coś. Nie? I też oczywiście w związku z tym, że oni byli jedni z pierwszych, którzy implementowali w przemie RISC-V'y, to duże części speka po prostu są te pierwsze chipy. Nie? W sensie te pierwsze chipy były do testowania też między innymi speka, nie? Czy to działa tak naprawdę na końcu, czy te pomysły, które w specyfikacji architektury są przepychane, czy to właściwie ma sens, nie? Bo na papierze dużo przyjmie, a później rzeczywistość. Ten ostatni parametr, tam RISC-V.endf, to nie wiadomo, co to znaczy, To jest parametr tego konkretnego kontrolera i jak dobrze pamiętam, jak zobaczyłem w dokumentacji, to oczywiście tam się wyjaśni, ale jak dobrze pamiętam, to jest ile jest przerwa. W sensie ile ma wejść. On jest skonfigurowany oczywiście, jak prawie wszystko. Ale 32-20, no to ma to sens. No. Okay. Teraz oczywiście jakby krzemie jest konfigurowane w taki sposób, że teraz zrobimy krzemny, bo już jest. We FPZ możemy sobie to zmieniać, ale tak czy siak w krzemie na przykład chip w wersji pierwszej możemy mieć 32, czy w wersji drugiej możemy 64, bo tak, nie? I to jak może pamiętam testować. I teraz jak zdefiniowaliśmy kontroler, to do kontrolera możemy się podpiąć z dowolnego później peryferala, który ma dostęp do niego i po prostu podpinamy się w taki sposób, że to jest... W device nie ma słów kluczowych, ale powiedzmy warstwa ta driverów, która to będzie ogarniać. Jak spotka coś takiego interrupt myślnik parent z jakimś referencją do interrupt parenta, to tak to przekaże. Tak przy inicjalizacji zainicjalizuje wszystkie struktury danych, że później jak driverze zapytamy o interrupt, to warstwa w Linuxie, która obsługuje przerwania, obsługuje to takie rejestrowanie przerwania i tak dalej, będzie wiedziała, do którego parenta się odnieść i z którego parenta zawołać funkcję typu hej, tamta funkcja, w sensie ten adres chciałby być wołany, kiedy zgłosisz przerwanie numer 15. Tak? I to oczywiście ten interrupt, ten driver do kontrolera może powiedzieć ej, sorry, ale 15 już jest zajęta, ktoś już wziął, idź sobie. Albo spoko, podpiąłem ten callback, dołożyłem go do swojej tablicy, jakichś callbacków, odblokowałem przerwanie, wszystko jest w cacy i lecimy dalej. Nie? I tak to sobie wygląda dalej. Oczywiście interrupt to jest numerek, który bierzemy, tu może być ich więcej. Nie? W sensie możemy zarządzać kilku interruptów i potem w driverze odpytać po kolejne. Interrupt names. To będziemy przerwanie numer 2 zgłaszać, tak? Tak, będziemy zgłaszać przerwanie numer 2. Koniec końców, więc jak... Może inaczej, rezerwujemy sobie przerwanie numer 2, bo wiemy, że sprzęt będzie taki zgłaszany. No, tak, sobie to jest lepiej nazwać. Bo to jest deklaracja tylko dla jądra, wysterowanie jądra, tak? Ale to musi jakoś współgrać ze sprzętem. Chodzi o to, że jeżeli przyjdzie ze sprzętu przerwanie numer 2, ono wejdzie do tego interrupt kontrolera, on to zgłosi dalej do procesora, kod generyczny obsługi przerwania zareaguje po pierwsze na exception, nie? Kapnie się, że aha, to jest przerwanie takie sprzętowe z zewnątrz, external interrupt, nie? Więc muszę pogadać z kontrolerem przerwań, żeby zobaczyć w ogóle, co przyszło. Skoczy do drivera tego kontrolera przerwań, ten driver kontrolera przerwań przeczyta swoje tam wewnętrzne rejestry, po to ma na przykład to, nie? Żeby wiedzieć w ogóle, gdzie jest ten peripheral na magistrali, nie? Na jakim adresie. Odczyta z niego wewnętrzne rejestry, co właściwie się wydarzyło. Właściwie to słyszałem, że było przerwanie, ale które? Nie? I tam już sobie stąd czyta drugie, nie wiem, na takim levelu, bla, takie rzeczy. Nie? W sensie wszystkie, które mu są potrzebne. Kapnie się, aha, drugie, dobra, drugie to się zarejestrowała funkcja, którą zarejestrował ten driver, jakieś handle przerwania. No to skoczmy dalej. I skoczysz sobie do tej funkcji przerwania. Ona oczywiście musi zrobić swoje, wrócić i tak dalej. Nie? Po powrocie przerwanie zostanie zamknięte, czyli wygaszone w kontrolerze. W peryferalu, który zgłosił przerwanie, wygaszono powinno być w driverze tym,
Znaczy kontroler nie ma pojęcia, jak gada z tym urządzeniem, nie wie, co to jest. To może być dosłownie przecież interrupt z zewnątrz, to jest GPIowa, nie? Nie wie, jak powiedzieć człowiekowi, przestań naciskać guzik. Więc jakby ten driver jest odpowiedzialny za wygaszenie przerywania w samym peripheralu. Ten ackie przerywanie w kontrolerze przerwa i wróci spokojnie do wykonania kodu tego normalnego. Co się wróci oczywiście do generycznego przerwań, on już wróci, wyjdzie z przerwania jako takiego w procesorze, wróci do tego, co było wcześniej. Nie? Tak to zadziała. Okej, okay, a ta dwójka to jest lokalnie, możemy mieć wiele dwójek, na przykład tutaj w tym device tree, czy nie? Czy to jest globalna? Znaczy możemy, jeżeli to będzie do różnych kontrolerów. Aha, czyli w obrębie jednego kontrolera? No to w obrębie jednego to tak. W obrębie kilku może być ileś dwójek, bo to może być na przykład dalej, jakbyśmy mieli jeszcze kontroler przerwań, jakiś, nie wiem, kontroler GPIO-ów, to jego dwójka też by mogła być. Nie? W sensie u niego mogło być drugie przerwanie w tamtym kontrolerze. On później zgłasza, nie wiem, trzecie do następnego kontrolera i ten zgłasza dopiero dalej do procesora. Nie? Więc na dzień dobry, to jest jeszcze jedna warstwa. Nie? W sensie ten kontroler skoczy do następnego kontrolera, który jest jeszcze kapnie, który też znowu czyta swoje rejestry, kapnie się, aha, przerwanie numer dwa, to tamten i skoczy do następnego handlera. Nie? Masz po prostu dłuższą drogę, bo trzeba skoczyć przez wszystkie rzeczy. Okej, okay, czyli jakby ten kontroler ma te 32 przerwania i jest od 0 do 31 podpinane. Mm. Wszystkie, które są podpięte, to mają różne te wartości przerwań. Tak. 0 do 31. Mm. Okay. A po co są jeszcze te interrupts extender? To, jak dobrze pamiętam, najszybciej będzie, jak zajrzymy w dokumentację, tak, bo nie pamiętam dokładnie, ale to jest jakieś ustawienie tego konkretnego kontrolera. To nie jest generyczne. To jest ustawienie tego konkretnego kontrolera. Mm. To były jakieś, chyba właśnie na jakie zbocze reagował, coś w tym stylu i jakimi range'ami dodania, ale nie pamiętam dokładnie, nie? Zajdziemy sobie do właśnie w to miejsce. Nie? Ze specyfikacji sprzętu wiemy, że on będzie tą dwójkę generował, tak? Tak, tak. To na przykład albo z takiego Verilog'a, jak pokazywałem, konkretnie masz gdzieś pewne miejsce. Wiesz, jest procesor, który jest gdzieś instancjowany i ma wejście przerwań i tam ma, nie wiem, na przykład 32, tak? Czyli jest ten kontroler, ma 32 wejścia i do drugiego bitu podpiąłeś konkretnie sygnał z tego peryferala. I stąd to wiesz, nie? Albo jak nie masz takiego kodu, no to masz w dokumentacji, nie? Czasem są pewnego rodzaju triki typu, nie wiem, w ARMie 16 pierwszych przerwań jest prywatne procesora, więc numerki, nie przecież 32 chyba są prywatne procesora, więc numerki są przesunięte o 32 w Linuxie, ale to są już takie wiedza jakby trochę, jak raz się na to natniesz, to potem już wiesz, nie? Że jest trzeba... 48. Nie, tutaj jest akurat blisko, ja powiem tak, jak tu trzeba. To jest normalnie. Ale na przykład, jak podajesz przerwanie, dokumentacja sprzętu mówi, to jest przerwanie numer, nie wiem, 90, dla prostoty wywodu. Przerwanie numer 64, to tak naprawdę w Linuxie podaje się do numer jako 32, bo odejmujesz te prywatne, których i tak nie możesz inaczej podpiąć, bo one są sztywno podpięte, ich nie możesz przemapować, nie, w ten sposób, nie? Bo tak definicja ARMA mówi, nie? Że tak jest, nie? I tak to wygląda. Dobra, teraz jak się kapnąć, co takie rzeczy znaczą, no proponuję zawsze wejść tutaj. To jest w ogóle takie miejsce, które jest bardzo, bardzo przydatne, jak używacie czegokolwiek, robicie device tree, documentation, device tree bindings i wszystko, co jest tam. Powinny być te wszystkie rzeczy udokumentowane, szczególnie jeżeli używacie jakiegoś w miarę mainline'owego kernela i to wszystko poszło do mainline'a, to jak już chyba wspominałem, jedną z rzeczy, która sprawdza ten skrypt, który pozwala wam wysłać patche na listę mailingową, to jest właśnie dodałeś driver, dodałeś device tree, musisz udokumentować, musisz stworzyć to i udokumentować każdy jeden feature, który jest przekazywany przez device tree. Nie? Oczywiście można go dokumentować jako feature to jest feature 1, feature to jest feature 2 i tego już skrypt nie sprawdzi, bo nie sprawdzi, czy to ma sens, ale szczepi się o to, że tego nie ma. A oczywiście, czy ma sens, też powiedzmy reviewerzy sprawdzą, więc to już człowiek powie, że to jest głupie, nie? Że powinniśmy to uzupełnić. Ale tak czy siak, tak to wygląda tutaj. Nie? Tak, jak już stworzyliśmy sobie tą strukturkę, to co zrobić w driverze? W driverze właściwie coś takiego jak tutaj. To jest kawałek proba tutaj. I w probie tak naprawdę ta linijka pobiera dane z device tree, tak de facto. Nie? W sensie jeszcze nie rejestruje przerwania, pobiera tylko numerek, który został podany w device tree. Co
coś takiego, platform get PDF. Tu jest zero, bo tak naprawdę odnosimy się po numerku. Można też się po tej nazwie, pod tym name it interrupt odnieść. Nie pamiętam dokładnie, jak była nazwa tej funkcji, ale jak googlujecie sobie platform git irq, to obstawiam, że w tym samym headerze zaraz obok będzie ten name it irq i podaje się po prostu jeszcze stringa, czy zamiast tego zera podaje się stringa. To jest pewnie platform git irq by name albo coś takiego. To irq to jest, to nam zwraca imta po prostu, tak? Tak, to jest. Jakby handle na to przerwanie. Tak, tak, że dostajemy, w sensie tutaj dosłownie to jest funkcja, która nam wyciągnie z device do naszego drivera, co nam user podał. Nie, bo musisz ten numerek jakoś dostać, nie? Czyli tą dwójkę. Tak, tą dwójkę. W tym przypadku dostaniemy tutaj dwójkę. To powinna być dwójka. Oczywiście, jeżeli nie dostaniemy tego, to znaczy, że to jest nie tak. Nie? To możesz jeszcze tłumaczyć, czym jest ten drugi argument w takim razie? W tym argumencie nie rozumiem tego. Pierwszy numer na liście, bo tu może być więcej. Aha, okej, okay. I on wszystkim może być w tym polu internet. Tak, 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 po kolei po prostu kolejne. No, mamy listę. Mamy jakiś kilku parentów? Nie, raczej nie. No jaki to by miał sprzęt, żeby ci żebyś był podpięty do dwóch kontrolerów? Mógł być. W sensie, tylko że to są zazwyczaj dwa procki i dwa różne systemy operacyjne, więc jakby z każdego punktu widzenia, w każdym systemie, bo możesz mieć, wiesz, jak na przykład masz w Zynku Ultrascale masz Cortexa 53 i Cortexa E. No mają dwa osobne kontrolery przerwane i faktycznie peryferale mogą zgłaszać tu i tu. I faktycznie mają dwóch parentów, ale to są dwa różne systemy operacyjne, więc tam definiujesz parenta jednego. Nie? No tak, ale zastanawiam się, czy... Ale w sumie jakbyś może zrobił taki, dobra, gdybyś miał dwa różne procki, które są mniej więcej Linux capable i mógłbyś odpalić taki wielki SMP, Big Little na drugim, to pewnie wtedy tylko wtedy jakby ta konstrukcja byłaby bez sensu. Chciałbyś tylko jedno odbierać. No, dlaczego miałbyś dwa procki przerywać, nie? Wtedy się raczej robi tak, że jeden ci się przerywa i najwyżej skeżuluje obsługę przerywania na drugi procek, ale inaczej byłoby to bardzo confusing, jakby ci się nagle tutaj coś odpaliło, nie? Ale dwóch parentów w sprzęcie możesz mieć. No w sprzęcie oczywiście, no. Jakby możesz sobie napisać w ogóle co chcesz, ale nawet w rzeczywistości jest tak, nie? Bo bywają różne procki, które tak z tych samych peryferali mają przerywane, nie? To jeszcze, co dokładnie oznacza ta wartość tego pola? Którego? Możesz przejść do device stream? Jakby czemu tam konkretnie jest dwójka i czy to mogła być jakakolwiek inna liczba? Co to dokładnie znaczy? To jest to, jak kopiować. Jak w sprzęcie. Znaczy, idzie rysunek. Popatrz. Masz procesor. Jeden dobry rysunek robi za wiele słów. On ma tylko jeden druk na zewnątrz. Tylko jeden. On wchodzi do plika. Masz plika, tak? To masz jeszcze jeden drut, ale go nie widzisz. Jeden drut się nazywa timer, tak? Ale tylko jeden na zewnątrz, a ten timer jest wewnętrzny. I teraz on ma od 0 do 31 i ty wybierasz 0, 1, 2 i wybierasz my driver, tak? Moje jakieś urządzenie. Nie, no, my device, my driver. Moje urządzenie, prawda? I to urządzenie ma jeden drut z przerwaniem, który jest podpięty do plika, plik jest podpięty do CPU, więc jak jest zgłaszane przerwanie, to on robi haha, po czym aha. I on wie, że to z tego drugiego przyszło i... No tak, no bo stale czytam, że to przyszło. I to dwa, po prostu musi podać sprzęt. No okej, okay. Czyli mnie jak z perspektywy drivera w zasadzie sama ta wartość w ogóle nie interesuje. No interesuje cię o tyle, że musisz mieć jakąś wartość i trzeba będzie to przekazać, ale jakby sama sobie... Musisz mieć tak. Opis. No. Musisz mieć opis, którym nakarmiasz ją. Ten kod ma, czy tak powiem, pardon my friend, w poważaniu, że czy to jest 2, czy to jest 10. No tak, tak właśnie. Powinien działać z każdą wartością. Ja oczywiście, jeżeli gdzieś dalej się nie wywali. Z tą wartością. Nie ma poważania, jeżeli to jest minus 1 na przykład, to znaczy, że coś poszło nie tak. Że ktoś na przykład nie podał takiego przerwania, to jest taki błąd gdzieś tam, device w tym stylu, nie? Nie ma parenta, bo ten kod przy okazji też sprawdzi, czy są parenty wszystkie i tak dalej, nie? Dobra, tu jest oczywiście prosty sanity check, co jeżeli to przyszło minus 1, no to oczywiście powiedz, że coś wpłynęło i zwróć ten błąd, nie? Który dostaliśmy z tej funkcji. Dalej, ta następna funkcja to jest faktycznie już rejestracja przerwania. Czyli mamy ten numerek, on jest potem przekazywany tutaj. Pierwszy parametr to jest oczywiście ten pointer na device, czyli na tą taką abstrakcyjną strukturę opisującą nasz driver, czy tego device, którego obsługujemy. Dalej, to jest pointer na funkcję obsługi, nie? Czyli na handlera przerwania. Czyli chcemy, żeby to
nam się wywołało w momencie, kiedy, kiedy przemawiam został zgłoszony. Czyli za każdym razem ta funkcja ma zostać przyjęta. Ale jakiś argument przyjmuje tę funkcję? Tak, przyjmuje i on, jak dobrze pamiętam, to jest to tutaj na końcu. Ja my tu przekazujemy PDF-a, a tak naprawdę możemy przekazać cokolwiek. Nie? To jest dosłownie wojtowe. Możemy przekazać prywatne dane i to będzie po prostu za każdym razem przekazywane. Jeżeli tutaj podamy nula, to oczywiście za każdym razem zostanie nula. Bo tak. Zazwyczaj przydaje przekazuje właśnie jakiegoś takiego PDF-a, z którego jesteśmy w stanie potem wyciągnąć dane prywatne, albo jakieś dane prywatne, które mamy. Nie? Tak, żeby przerwanie też dostało to co my chcemy, nie? Dostać. Dalej oczywiście jakieś name, pod którym to rejestrujemy i flagi, w jaki sposób to przerwanie być handlowane, nie? Czyli jego typu jest przerwania. Oczywiście też jakiś prosty sanity check i tak dalej, jak to działa. I teraz jak handluje się przerwanie? No mamy taką funkcyjkę, która ma jakąś tam tool, ta nie robi nic. Tak jak widzisz, tutaj jest ten drugi, zostaje numerek przerwania i ten brief tutaj to jest to co dostaliśmy. My tam przekazaliśmy tego PDF-a przy rejestracji, więc tutaj za każdym razem dostanie PDF-a i mogę go sobie użyć. Dosłownie to się odpali za każdym razem, jeżeli przyjdzie przerwanie. Chyba że w jakiś sposób wyłączymy przerwanie albo zamaskujemy to przerwanie. Na przykład napiszemy do tego plika gdzieś w innym miejscu kodu. Jest tak, jak dwójka, to nie przepuszczaj tego dalej. Bo tak też możemy zrobić, nie? Bo zazwyczaj mamy taką funkcjonalność. Ale to się dosłownie odpali za każdym razem, jak przyjdzie przerwanie. Printowanie z przerwania to nie jest najlepszy pomysł, bo to generalnie to jest asynchroniczny call w dość specyficznym kontekście, tam nie powinniśmy robić za dużo. Generalnie powinniśmy to robić jak najmniej de facto i ewentualnie delegować jakieś bardziej skomplikowane zadania. Ustawić to trzeba ACPRESS przerwanie i polecieć dalej. O co chodzi z ACPRESS przerwaniem? Bo powiedziałem tak dość, jak powiem, skrótem dużym. Co? To jest tak, acknowledge. Chodzi o to, że teraz tak, jak mamy ten rysunek, on się tutaj coś dobrze przyda, teraz wyjdę z kadru, to zgłosiliśmy przerwanie z tego urządzenia. Tutaj tam wiesz, że zapaliła się jakaś jedynka. Plik przekazał dalej, bo jest tak skonfigurowany, że ma to przekazać dalej. Profesor przerwał kod na procesorze wyszło z plika, a przyszedł wieczka, wiemy co jest tutaj. Nie? Teraz takie urządzenia zgłaszają przerwania na różne okazje. Nie? W sensie możemy mieć, powiedzmy, że to jest taki, nie wiem, powiedzmy, że karta sieciowa, nie? Którą wysyłamy, odbieramy jakieś pakiety internetowe. To znaczy, że możemy mieć dwa różne przerwania. Pierwsze, skończyłem nadawać to, co chciałeś, bo zleciliśmy wcześniej do konwersacji, nadaj mi tam, nie wiem, 10 MB pakietu. 10 MB to lekkie przegięcie, ale powiedzmy, nie wiem, 65 kilo taki jumbo pakiet chcielibyśmy nadać i wcale nie chcemy czekać dziennie i patrzeć, czy poszedł. Chcielibyśmy po prostu powiedzieć, zlecić transakcję za jakiś czas, powiedz nam, że skończyłeś. I tak samo oczywiście w drugą stronę, dostałem. Nie, to są dwa różne przerwania, bo dwa różne kawałki kodu powinny zareagować. Jeden stwierdzić, aha, spoko, poszło, mogę następny. A w przypadku przyjścia nowego przerwania powinniśmy zareagować w sposób, aha, przyszedł pakiet, dajmy go stosowi, niech sobie ogarnia. Nie? Czy stos alternatowy, niech stwierdzi, czy to jest dla nas, czy nie dla nas. Nie? Przecież nie driver będzie o tym decydował. Więc tutaj jest też jakiś taki rejestr, który mówi o tym, co właściwie się zapaliło. Jest zazwyczaj jeszcze jeden rejestr, który mówi, zgłaszaj przerwania, w sensie jeśli coś się stanie takiego, co może zgłosić przerwanie, to w ogóle wystawię na sygnał. Nie? I jeszcze jeden, który mówi, co się zgłosiło, taki status. Nie? Że koniec końców tu przyjdzie przerwanie numer 2, to my jesteśmy w stanie stąd przeczytać, co to numer 2 oznacza. Numer 2 oznacza to urządzenie, co się chce. Ale co konkretnie chce, to już musimy odczytać z tego urządzenia. To jest jakiegoś takiego rejestru statusowego, sobie czytamy zazwyczaj, typu właśnie wysłałem pakiet, odebrałem pakiet w tym naszym przypadku, w tym naszym przykładzie. I teraz, wyobraźcie sobie, że mamy to w taki sposób, że jeżeli tutaj jest wysoki stan, to zawsze jest zgłoszone przerwanie. I teraz ten wysoki stan, zazwyczaj jest zimplementowany w taki sposób, to jest prosta funkcja logiczna. Jeżeli w jakimś rejestrze jest jedynka, bo ktoś tam zapisał, i w drugim rejestrze, który go wyłącza, jest jedynka, no to mamy takiego zwykłego enda tos, end to, jest wynikiem tutaj. I teraz, żeby to zgasić, to musimy ten rejestr zapisać, nie? Bo jeżeli tego nie zrobimy, to tylko wyjdziemy z przerwania, znowu sprawdzimy do przerwania, bo to będzie jedynka cały czas. I takim pętle śmierci przerwań wejdziemy, tak naprawdę, coś takiego wam się wydarzy, to system jest nieużywalny, bo nigdy nie wyjdzie z przerwania. Znaczy wyjdzie na tak krótko, że nikt nie zdąży się zrobić. Przerwanie mamy dość wysoki priorytet.
więc za bardzo nie jesteście w stanie używać systemu. Przynajmniej od pogarnąć, co się stało, nie? No, jak się przed chwilą to zepsułeś, to wiesz, ale jeżeli ci się to wydarzyło, bo ktoś gdzieś zrobił jakiś błąd, no to niekoniecznie, nie? To się nagle się wszystko zawiesiło, nie wiesz co, nie? Żeby nie było tych przerwanych systemie, to tak, wiesz, na sekundę to są tysiące, nie? Od timerów i tak dalej, i wszystkich rzeczy, które tysiące już wie, zresztą co robisz, ale... Nie, no, ale to chodzi, że w naszym developmencie, no jak sami sobie powiedzieli, no tak, sami... jakieś lotnie, to... No to będzie dość prosto, żeby to znaleźć. Może prosto znaleźć. Może nie prosto znaleźć, ale będzie wiadomo, że jeżeli kod przed dwóch minut działał, a teraz przestał działać, to znaczy z ostatniej zmiany to zepsuje, nie? To jest łatwiej to wybadować. Dobra, ale tutaj zazwyczaj właśnie robimy takie proste atknięcie minimum. Czyli tutaj jest akurat ten zapis do tego rejestru, akurat nazywa się interrupt pending reg. I tu jest coś, co już nawet w tym takim przykładowym device, który wam ostatnio dałem do tego... Pythonie. Tak, w Pythonie. Tam była nawet taka logika, że jak się zapisywało rejestr, on się gasił. Nie? To się zapisywało się jedynkę, to on się wygaszał. Tak jest bardzo często właśnie przy przerwaniu. Nie? W sensie ten status rejestru przerwania właśnie zapisuje się do jedynką i się wygasza wtedy przerwanie. To jest ten acknowledge samego przerwania. Nie? Jest jakieś uzasadnienie, czemu za nas to nie jest zabrane, to robienie tego acknowledge? A no właśnie. Dlatego, że tak naprawdę to my chcemy zadecydować, kiedy to się wydarzy. Bo może wcale nie chcesz. No może chcę, żeby mi to 50 razy ta funkcyjka poszła. No tak, możesz chcieć, nie? Możesz nie chcieć tego usłyszeć. Jakby chodzi o to, że jakoś trzeba, nie? To atknąć. Bo pamiętam, na atmacie się robiło tak, że było jakieś makro i tam to się już robiło automatycznie, tak? A tutaj mamy... Znaczy obstawiam, że... Znaczy tak, część nam się atknie automatycznie. Atknie nam się na pewno automatycznie w kontrolerze przed. Bo kontroler ma podobną logikę, nie? Też musi atknąć. Taki pending, tak? Ktoś mnie obsłuży, nie? Ktoś to się wydarzy. Ale tak naprawdę jak gadać z twoim urządzeniem, no to ciężko powiedzieć, nie? Aha, no racja, no to jest moje urządzenie. Tak. Mało tego, jeżeli masz jeszcze jakiś taki... Wiesz, jeśli masz przerwanie tylko na zbocze, no to ono faktycznie się zgłosi raz, już się nie będzie zgłaszać. Tak zgoda bardzo nie trzeba atakować, bo ono się zgłosiło na zbocze. Ale możesz przegapić, bo jeżeli akurat w tym jednym momencie, gdzie miałeś zbocze, byłeś zajęty czymś innym i przerwania były wyłączone, no to koniec, nie? Zgubiłeś je właśnie. Nie? W sensie nigdy w życiu już go nie złapiesz, no bo przestało się zgłaszać. Nie? Nigdy to nie przyjdzie ponownie. A jeżeli masz taki wysoki stan, no to kto ma wiedzieć, kiedy właściwie zostało obsłużone, kiedy je zgasić? Tylko soft, który je obsłużył, nie? Więc dlatego soft je jackuje. Aha, i przy takim wysokim stanie oczywiście może być tak, że jeżeli się nie wyrobisz, soft się nie wyrobi pomiędzy dwoma przerwaniami, żeby je obsłużyć, no to ty go stracisz, nie? No bo drugi raz się nie zgłosi. W sensie... Może inaczej, to jest podobny problem jak z sygnałami. To znaczy się, masz ten wysoki stan przerwania, ale skąd masz wiedzieć, ile papierów przyszło? Mógł przyjść jeden, mógł przyjść 100. No tak. Więc ty musisz w tej procedurze, albo nawet poza procedurą przerwania, gdzieś już w tej połówce synchronicznej, tak, musisz wziąć i wyczyścić stan tego urządzenia w takim sensie, żeby powiedzieć, no dobrze, ty dalej możesz zgłaszać przerwania. Na przykład tutaj można by było zrobić tak, że po prostu wyłączasz to przerwanie, informujesz jakiś wątek wiąże, że powinno tam przemienić te wszystkie pakiety, po czym odblokowujesz to przerwanie, żeby można było zgłosić. No, wyciągasz stąd właśnie jakąś informację, co jak i skierujesz jakąś tam... Naprawdę wariantów obsługi przerwań jest sporo, to wszystko zależy od tego, jak skomplikowane jest to urządzenie. Jedyna taka naczelna zasada to jest, nie robimy tutaj dużo, to się jak najszybciej obsługują przerwania, właśnie dlatego, że tak naprawdę przerwanie jest dość wysoko priorytetowe, więc jak nim utkniemy i zrobimy sobie pętelkę, przelec po wszystkim, wszystkie pakiety, to zabijamy system, zresztą strasznie to będzie, bo reszta systemu za bardzo nie może działać, właśnie przerwaliśmy pracę i tylko przerwanie wyższego priorytetu może to przerwać, nie? W sensie, więc prawdopodobnie właśnie zaczynasz system. I druga rzecz, nie blokujemy tłumu tak samo. O tym będziemy jeszcze mówić, zresztą następnym... Ja już mówię raz. Tak, więc jak tutaj zrobisz mu teksa, to możesz mieć problem, bo już możesz nie wrócić. Nie? A to jest to z tym MyTip, czy on sobie wykryje to i się... Jeśli odpowiednie fragi komputacji są włączone. Dobra, a ten jeszcze interrupt pending reg to jest jakieś globalne makro, czy to tutaj jest też specyfikacja sprzętu? To jest
specyfikacji ze sprzętu. To jest jakiś offset w tym peryferalnym. Nie? Tak go po prostu kosztuje, wiesz, na przykład nazwałem, ale to jest powiedzmy offset, nie wiem, 0x10. Jak stoimy z czasem? No tak przerwa byś. Przerwa. Dobrze było. No, to zróbmy przerwę. Skompletujemy to dalej. Jak ktoś to zobaczy, to ciebie z bliska. Oczywiście. Dobra, to mówiliśmy o tym, że że obsługujemy przerwania i nie chcielibyśmy spędzać w nim dużo czasu. Nie? Ale oczywiście warto powiedzieć, co tym robić. No bo tak naprawdę na przykład ten przykład z 100 pakietów, jedno przerwanie, co teraz? No chcielibyśmy jednak nie stracić tych pakietów, bo pewnie są istotne, nie? Filmujemy sobie film, no chcielibyśmy widzieć cały, a po co gorsze wysyłamy jakieś ważne rzeczy, to chcielibyśmy, żeby doszło jednak w całości, nie? Czy przeszło w całości. I co teraz? No dobra, zasoba obowiązuje. Wcale nie chcemy siedzieć długo w przerwaniu. Chcemy jak będziemy przed niego wyjść i chcemy zlecić to działanie właśnie gdzieś indziej, nie? W sensie powiedzieć właśnie tej synchronicznej części kernela, wiesz co, tutaj jest coś do zrobienia, zrób to. Nie? I do tego właśnie służy ten mechanizm opóźnionego tego deferred processingu. Właśnie taki system jak completion, nie? Czyli możemy sobie stworzyć taką, czy użyć tych struktur danych do tego, żeby w przerwaniu tylko i wyłącznie zrobić minimum, które musimy zrobić, czyli obsłużyć, odczytać, co właściwie się wydarzyło, zrobić ten acknowledge przerwania i zapisać odpowiednie dane, oczywiście, które tam, co właściwie się wydarzyło, i pingnąć resztę systemu. Ej, tu jesteś do zrobienia, tak? Działaj. Jak tego użyć? No, mamy taką struct completion, który ma te dwie rzeczy, w sensie jakieś tam flagi wewnętrzne i strukturkę kolejną do waita, który ma pewnie jakieś dane, jakieś atomowe już zmienne, które trochę być skierowane, wskazuje to oczywiście sprawdzić, pingnąć i tak dalej. Jeżeli chcemy tego użyć w samym kodzie, to oczywiście musimy zadeklarować zmienną tego typu w naszym driverze, później zainicjalizować completion. Tu jest akurat z jakiegoś drivera to wzięte, więc jest jakiś tam early console added. To jest wskaźnik na pingie? To jest wskaźnik na zmienną tego typu. Nie? Robimy completion, to tak naprawdę nam tylko i wyłącznie zainicjalizuje wszystkie rzeczy, które są tutaj potrzebne. Ja w sensie wewnątrz tych danych, nic więcej, to jest takie tylko stricte software'owe. Wait for completion oczywiście dołoży to gdzieś do schedulera systemowego taką informację. Czyli to jest handler? Nie, wait for completion właśnie jest, gdziekolwiek indziej, bo to się zawiesi. To jest dosłownie, dojdziesz do tego miejsca kodu, to się zawiesz, nie? W sensie czekaj na completion, nie? No tak naprawdę to nie jest tak, że zawiesi, będzie aktywnie czekać, nie? Ale pewnie się wyskedżuluje i będzie czekać, aż sygnał przyjdzie, wtedy skedżuler tutaj wróci, nie? To dosłownie daje informację do skedżulera, wiesz co, jest sobie taka, na takiej zmiennej, gdzieś jak to się ustawi, to weź mnie obudź, nie? Dosłownie skocz tu do mnie, bo ja będę czekał, bo ja tak naprawdę nie mam nic do roboty, dopóki to się nie pojawi. Więc nie skedżuluj mnie tak normalnie, bo to nie ma sensu, nie? Tu oczywiście jest ileś tam wersji tego wait for completion, bo jest wait for completion interrupty, bo takie, że można to jest jakiś timeout. Tak, jest timeoutem oczywiście. Czyli jak się skończy z timeoutem, to dostajemy kod błędu, który możemy sprawdzić, czy się skończyliśmy w taki sposób, że faktycznie się doczekaliśmy tego sygnału, czy jednak stymautowaliśmy i możemy to usłyszeć na różne sposoby, nie? Wtedy ten interruptible to jest na przykład coś w stylu w naszej funkcji odczytu pliku mamy takiego completiona, który czeka na przykład na dane, które mają przyjść. Jeśli przyjdą, to je zwracamy do user space'a. Ale jeżeli zrobimy taki wait for completion non-interruptible, to nie możemy zamknąć pliku. Tak, oczywiście możemy zamknąć plik, ale będzie czekał, aż wyjdzie z funkcji, nie? Z tego leada. Więc mamy taki problem typu muszą przyjść dane, żeby completion się skończył, żebyśmy mogli zamknąć plik z user space'a. Ale interruptible już na przykład pozwoli to przerwać. Nie pozwoli zabić tego completiona. Usunąć to jakby z tego ze skrzylera to, że ten jest zakolejkowany. Complete to jest funkcja właśnie pingi. Nie? Tego użyjemy w przerwaniu. To mówi, ustawia dosłownie flagę i skrzyżer wtedy jest w stanie się kapnąć tak, że aha, dobra, ten completion, który na to czeka, trzeba go obudzić. Nie, więc wróćmy sobie tam spokojnie już po wyjściu z przerwania. W takim normalnym, synchronicznym skrzyżowaniu i dokończymy sobie robić to, co chcemy. I powiedzmy, w przypadku przyjścia 100 pakietów,
robimy właśnie complete w jakimś innym wątku, który to obsługuje i ten inny wątek sobie już dzielnie przeleci przez całą tą listę wszystkich pakietów. Każdy po kolei zgłosi do stosu i stos sobie dzielnie do 100 pakietów obsłuży, a my nie zabijemy systemu w taki sposób, że będziemy to robić przerwanie, nie? Jeden wątek na raz może czekać tylko na jedno completion. Znaczy na raz tak, ale może mieć completion after completion after completion, nie? Więc możesz mieć trzy pod rząd, ale oczywiście będzie czekał na pierwszym, potem na drugim, potem na trzecim, nie? Oczywiście completiony drugiego, trzeciego mogą się zdarzyć wcześniej niż pierwszy, więc jak tylko przejdzie pierwszy, to przejdzie wszystkie trzy, nie? Na przykład. Ale w ogólności, że może być ich więcej w jednego kodu, ale naraz czekasz na jednego, nie? W taki sposób. Zdaje się, że w ogóle w Unixach nie ma takich metod synchronizacji, żebyś mógł czekać na wiele rzeczy naraz. Na przykład na wiele mutexów, na wiele semaforów i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że w Windowsie i w macOSie są takie niskopoziomowe środki, ale oni też mówią, że to nie jest dobry pomysł, żeby z tego korzystać. Dziwne, że nigdy nie patrzyłem w Windowsie. Kiedyś pisałem jakiś driver w Windowsie C jeszcze do temu, w PCI, ale nie patrzyłem w to, nie pamiętam, jak to wyglądało. Nie było to najmniej spinne rzecz w moim życiu. Dobra. Przepraszam, zanim przejdziesz dalej, bo chciałem jakiś taki prosty przykład, żebyś może opowiedział tego completion. Tylko robimy tego init'a w probie? Tak. Okay. Ta zmienna jest gdzieś w danych prywatnych, statycznie, jeżeli chcemy, gdzieś musi być, nie? Zalokowana. Tak, robimy to w probie. To inicjalizuje dosłownie, wiesz, robimy wszystkie malloki, wiesz, i tak dalej. Wait for completion, gdzie wyląduje? Wyobraź sobie, że masz na przykład taką właśnie funkcję. Tak jak mieliście w tym waszym. Tam mieliście RIDA, nie? Okay. RID czeka na dane. Robisz sobie cut dev kalkulator i chciałbyś dostawać stamtąd informacje. Nie? I teraz te informacje przyjmijmy, że to nie jest ten kalkulator, tylko że to jest na przykład. Karta sieciowa. Albo TTY, nie? Taki wiesz, który przychodzi się z zewnątrz. Robisz cut dev TTY. I tak naprawdę. Powinieneś dostawać dane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przyszły. Nie? No dobrze, to też nie. I teraz masz dwa sposoby na to. Albo dzielnie za każdym razem wchodzisz, wiesz, ile fabryka dała, w sensie ile procesor jest w stanie wytrzymać i skażyle wytrzymać do funkcji read, i procesor nic nie dostaje, idź sobie, i tak w kółeczko. Ale oczywiście zażynasz procesor i masz, no wiesz, jeśli podpalasz na laptopy, to właśnie zjadłeś baterię. To jest trochę bez sensu. Albo wiesz, faktycznie w jakiś sposób się zawiesisz i poczekasz, przyjdą dane. I wtedy to właśnie robisz wait for completion, aż przyjdą dane. Oczywiście z jakimiś tam flagami, z timeoutem, czy z właśnie interruptible, żeby ktoś mi poczerwać, do czego nie przyjdą. I gdzieś indziej w jakimś innym, albo przerwaniu, albo w... No właśnie, w handlerze przerwania. Tak, w handlerze przerwania możesz mieć tego komputera. Oczywiście to może być też w kodzie synchronicznym ten kod był wywołany. Nie musi być zawsze w asynchronicznym. To może być z dowolnego miejsca kodu wywołane. Bo tak, bo chciałbyś synchronizować dwa wątki na przykład synchroniczne. To w którym momencie ja te dane wczytam jakby z tego urządzenia? A to już up to you. Zazwyczaj znaczy, właśnie... bo jak w ogóle rozumiem, to completion właśnie istnieje po to, żeby to gdzieś zrzucić. Najlepiej nie, completion istnieje tylko po to, żeby w innym miejscu mógł powiadomić inny kawałek kodu, żeby się wykonał w momencie, kiedy my chcemy. Ja bym to troszeczkę skrócił i powiedział, że to bardzo przypomina semafora. No dobra. Czyli... Tak na zasadzie, że wait for completion to jest czekam na żeton, a complete rzucam żeton. I już. No dobra. Tylko, że to, co jest fajne, to że complete można wołać w części synchronicznej, jak i asynchronicznej. Więc żeton dorzucasz nieblokująco. Czyli w sumie dokładnie jak samochód. Jak się dowiemy dzisiaj. Jest podobne, ale nie takie samo. Dowiemy się dziś. Tak. Zadanie szybko. W każdym razie tak to wygląda. Teraz, gdzie wczytasz dane? Odpowiadając na pytanie, gdzie wczytasz dane, gdzie chcesz. W sensie, możesz na szczytowaniu, ale to jest nie specjalnie dobre, bo zajmiesz dużo czasu. Zazwyczaj właśnie po komplicie, nie? Tym, że tam masz jakiś ten grubszy kawałek kodu, ten, który zajmuje więcej czasu i ten, który faktycznie powinien się wydarzyć. O mutexach, bo mówiliśmy, zaraz będzie się mówić. To ja chciałem powiedzieć, z czego się używa do blokowania sekcji krytycznej w przerwaniach, skoro mówimy o przerwaniach.
No bo oczywiście przemawia to jest kod asynchroniczny, więc nawet taki kawałek typu czytamy w jakimś lidzie na kompliszona, ale zdarzy nam się w międzyczasie przerwanie, które będzie dane zmieniać, no to powinniśmy to jakoś gardować, nie? No bo mamy problem typu czytamy dane, które są aktualnie zmieniane. Nie? Taki typowy problem producenta konsumenta. Nie? Trzeba jakoś synchronizować dwa asynchroniczne wątki. No i oczywiście do tego służą jakiegoś rodzaju różni obrońcy sekcji krytycznej. Nie? I tak naprawdę w przerwaniu, jako że nie możemy się tak wyskażulować, nie używamy tekstów, możemy się wyskażulować wtedy i możemy już nigdy nie wrócić z tego przerwania, bo na przykład akurat trafiliśmy na wyskażulowanie w momencie, kiedy były wyłączone przerwania, już nikt nigdy nie zgłosi przerwania timera, więc nikt nie wróci do schedulera, więc właśnie umarliśmy. Mamy takiego deadlocka, nie? W sensie właściwie nic nie jest w stanie nic zrobić. Nie? Musielibyśmy się odblokować, nie jesteśmy w stanie się odblokować, no bo nic nas nie kopie. Użyłem tego raczej spinlocku. Spinlock, jak nazwa wskazuje, kręci się na loku. Nie? To dosłownie jakaś zmienna atomowa, nie? Na którym po prostu sprawdzamy w kółeczko, czy się ustawiła, czy jest ustawiona, czy się zmieniła i tak dalej. I tak to wygląda. I teraz ten spinlock IOQSAVE wyłącza przerwania i zapamiętuje aktualne ustawienia przerwań, w sensie tej zmiennej flux lokalnie zapamiętujemy to, co było. To jest w ogóle Mac, nie? Dlatego możemy tak to podać i on to zapisze tutaj. Nie? Do tej zmiennej nam zapisze aktualne ustawienia przerwań, czyli tak jak zostały, jak są podłączane w całym systemie, nie? W sensie dla całego systemu. Jak zostały podłączone, robimy sobie tę sekcję krytyczną i unlockujemy, przywracając to, co było. Nie? Czyli wracamy do tego, co było. I teraz oczywiście to powoduje brak wyskażulowania, powoduje, że tutaj w tej sekcji nam się nie zgłosi żadne przerwanie, więc możemy sobie działać. To oczywiście też znaczy, że tu nie powinniśmy przebywać długo. Nie? Więc czasem trzeba pewną sekcję chronić, bo na przykład musimy stawiać jakąś flagę czy coś na stylu, ale nie chcemy tu przebywać długo, bo again zabijemy system, jeśli zbyt długo posiedzimy sobie w takim czymś. Nie? Więc na przykład tutaj możemy tylko ustawić jakieś flagi i dalej zawołać completiona, bo nawet w tej części zawołać completiona, choć zazwyczaj chcemy być jak najkrócej w tym przerwaniu. Dobra, to tyle było o przerwaniach. Przerwania będziemy robić sobie już w podzie na jeszcze kolejnych zajęciach. A ja się przełączę może na dzisiejszy wykład. Na dzisiejszy wykład. Mamy pół godzinki, zdążymy. Chociaż wam pokażę jak GDM się podłączyć. Bo to się około może przydać, bo za tydzień powinniście zrobić zadanie, musimy to repo zrobić, żeby nie wyglądać. Repo jest w coraz lepszym stanie, to znaczy się udaje mi się z jakimiś drobnymi błędami zrobić tak, żeby po zrobieniu make'a od razu się zbudował lokalnie build root, cały Linux, plus skompilowanie sterownika z programem user space'owym, więc jakaś tam automatyzacja będzie, tak? No, za łatwo będzie. Znaczy to jest troszeczkę ta nieciekawa część. Ciekawe, na nim będzie build root budowany na nowo? Znaczy jeżeli nie będziesz chciał, to nie będziesz musiał tego robić, ale to jest jako opcja zostawione. Dla nas czy dla pana? Dla was. O? Dobra. Przyda nam się debugowanie, bo może już w tym rejestrze teraz robicie, ale będziemy je robić coraz bardziej złożone, więc jakby przydaje się debugować, umieć debugować. I teraz oczywiście jest najprostszy możliwy debug, taki mojego Kazia trochę, dajmy printów i żeby nie było, działa w wielu przypadkach, nie? To jest good enough, żeby zobaczyć co jest w środku. No ale printy mają pewien problem, na przykład w przerwaniu, z tego się printa w jakimś takim przerwaniu, to się bardzo często zgłasza, to system wam umrze, bo będzie ciągle printował. I druga rzecz, czasem z printa nie działa, a bez printów nie. Bo właśnie dodajecie jakiś delay, macie race condition, print to jednak jest dość długa funkcja, bo musi załadować do jakiegoś buforka, który później zostanie wyświetlony, plus jeszcze obciążył ten kawałek systemu, który będą wyświetlać dzielnie, więc czasem zaczyna działać. Dodajcie odpowiednio dużo printów, to zaczyna działać. Jak trochę potem te printy trzeba by zamienić na delay, jak będzie działać, bo nie dodać innego kodu. Więc to jest dość problematyczne, nie? Do używania. Chcielibyśmy to jednak debugować w jakiś taki sensowniejszy sposób.
No i domyślacie się, kernel to kawał softu, więc w jaki sposób debugowanie tego musi być. Teraz tak, w menu configu, jak sobie wejdziecie, odpalicie prosty menu config, to na głównej stronie, w tym pierwszym menu, na samym dole jest coś, co się nazywa kernel hacking, taka sekcja. I tam jest mnóstwo opcji, które właśnie służą do debugowania. Po pierwsze, na przykład można tam włączyć build z symbolami debugowymi. Oczywiście my ładujemy w tej naszej symulacji plik, który się nazywa image, który tak naprawdę jest binarą, taką bez symboli, tak naprawdę nie jest ELF, ale w tym głównym katalogu, pamiętajcie, że on się tworzy VM Linux, to jest ELF. ELF potrafi mieć symbole debugowe i można je sobie użyć już faktycznie do sprawdzenia tego, co nas interesuje. Nie? Można też włączyć coś takiego, co się nazywa Debug File System. I później, jak już sobie zbutujecie ten system, to można sobie w Linuxie go zamontować, debugfs. I tam wiele driverów, czy wiele subsystemów, jeżeli włączymy ich debugowanie, potrafi tworzyć wpisy w takim wirtualnym file systemie, z których można potem korzystać. Nie? Na przykład wyświetlić sobie drzewo zegarów w systemie, albo drzewo przerwań w systemie. Nie? Poprzez to, co sobie zarysowaliśmy, wyobraźcie sobie, że po prostu skonfigurowaliście, patrzycie w ten kod, patrzycie w zegarach, to wszystko działa. No, przecież tutaj nie ma błędu, ale nie działa. No to zobaczmy właściwie, co system myśli. Nie? I można sobie z takiego DBKFS-a wyświetlić takie, jak to jest wszystko podłączone, co Linux twierdzi, że jest zostało skonfigurowane. I tam czasem od razu widać, typu, aha, dzielnie od 2 godzin wrzucam inny plik, nie? I ile device używa. Bo ja konfiguruję jedno, a Linux twierdzi drugie, nie? Więc to jest prosty błąd. Oczywiście czasem to jest trudniejszy błąd do znalezienia, nie? Więc to tutaj wszystkie te opcje możemy wyłączyć. Jest ich strasznie dużo, więc nie będę o nich opowiadał po kolei. Pokażę wam tylko takie jakby najbardziej najważniejsze, oczywiście resztę możecie poczytać, pobawić się tym i tak dalej. Nie? Montowanie DBKFS-a wygląda tak. Mam minus ten DBKFS, gdzie, a to jest co, nie? Czyli non, co, gdzie zazwyczaj w tym miejscu jest zmontowane. Nie? Wszystko debug. No co i w tym nam? Nie ma urządzenia blokowego, które reprezentuje ten file system. Tak, właśnie, bo to jest mount ma co, gdzie, nie? To są opcje. Czyli mam co? Nic? Tam. Typ DBKFS. Tak to wygląda. Dobra, to jest przepiękne logo GDB. Jeśli ktoś nie zna loga GDB, tak wygląda logo GDB. Czemu prawda właśnie? Czemu ta ryba? Nie mam pojęcia. Czy udało jej się wyświetlić, kiedy włączasz GDB? Na przykład, albo będzie ci wstyd, jeśli ją wyświetlisz. Nie wiem. Jest... Wygląda tak samo skomplikowaną jak większość ludzi, którzy odpala GDB. Może być. Dobra, GDB nie używaliście, no bo siłą rzeczy, nie? W sensie ciężko tego nie użyć, nawet jeżeli implicitnie używaliście przez jakiś... Ciężko przejść przez przedmiot architektury systemów komputerowych, nie może. No, w ogóle ciężko pisać soft bez używania debugera, jakiegokolwiek. No i często ludzie nie wiedzą, że używają jakiegoś GDB, używają nie wiem, jakiegoś Clipsa albo Visual Studio Code i pod spodem gdzieś ten GDB jest zbindowany magicznie i wystarczy postawić kropki, jakiegoś debug i coś się dzieje, a tak naprawdę pod spodem odpala się GDB. Bardzo często, nie? Więc to jest to. No i kernel jak każdy inny soft. To jest po prostu soft. Nie? To jest program, który się wykonuje na procesorze. Więc jeżeli mamy jakiś interfejs debugowy, to możemy sobie go debugować. Teraz GDB pewnie często używaliście z aplikacjami w Space. To jest prościej, bo odpalacie w tym samym systemie GDB aplikacje i dość prosto się tego używa. Z kernelem jest gorzej, bo kernel działa bezpośrednio na sprzęcie, więc możemy go debugować albo z zewnątrz najczęściej, a samemu siebie jest trudno, nie? W sensie sam siebie debugować. Więc debuguje się to zazwyczaj z zewnątrz. I teraz jest kilka sposobów na to. Pokażę wam zaraz, jak tego użyć w tym naszym systemie, jak sobie z tym poradzić. I teraz, jak w ogóle efektywnie go używać? Po pierwsze, włączmy sobie tę opcję, compile the kernel with debug info. Nie? Czyli to nam w ogóle wygeneruje elfa, który będzie miał symbole debugowe. Dzięki temu GDEB pozwoli robić rzeczy typu break na pliku w linijce na przykład, nie? Bo te informacje zostaną dołączone w ogóle do tego elfa. Czy jak zrobimy backtrace, to nam pokaże dokładnie, przez które miejsce przeszliśmy. Czy tak jak symbole by pokazał, bo siłą rzeczy, bo musi mieć symbole, ale to nam jeszcze pokaże dokładnie, jakie były argumenty wejściowe do tych funkcji, gdzie one są podefiniowane w plikach i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie informacje dostaniemy.
Oczywiście da się debugować bez tego, ale jest trudno, nie? W sensie jest dużo, dużo ciężej to robić. Tu jest jeszcze jedna fajna rzecz. Provide GDB scripts for kernel debugging. To jest, jak to zaznaczycie, to build system kernela, jak macie zbudowany kernel, włączycie to i to, znaczy właściwie tylko tą funkcję, to przebuduje się wszystko, cały kernel. No bo trzeba każdy jeden plik znowu zbudować z informacjami debugowymi, nie? Nawet jeśli chcesz sam driver debugować. Tak, no bo jakby nie ma... Nie da się tego oddzielić, znaczy mógłbyś strzyknąć jakieś plugin tylko do tego drivera, nie? Ale tak jest, tak jest prościej. To wygeneruje skrypty Pythonowe. Nie wiem, czy wiecie, ale GDB można łatwo rozszerzać Pythonem. Mam ładne API Pythonowe. Można dużo, dużo ciekawych rzeczy tam zrobić. Co robi to? To wygeneruje takie pamiętnowe rozszerzenia, które z automatu się będą chciały załadować do GDB. GDB ja wam pokażę zaraz w takim live demo, o co się będzie burzył, że trzeba tam jeszcze pozwolić to zrobić, bo zazwyczaj to jest blokowane, ale dostajecie warning, który mówi wprost, zrób to załaduje te skrypciki. Jak je załadujecie, to macie takie trochę bardziej wysokopoziomowe rzeczy. Łatwo listować z poziomu GDB listę procesów, jakieś zużycia pamięci, co właściwie się teraz dzieje. Coś, co jest wiedzą taką bardzo, bardzo mocną system specific. Nie? Bo system operacyjny to wie, to jest gdzieś w pamięci prawdopodobnie. Nie? Więc jeżeli tylko mamy narzędzie, które wie, jaki kawałek pamięci przeczytać, jak zdekodować te struktury w pamięci, no to co za problem, nie? W sensie jest w stanie wyświetlić to, co nam wyświetli normalnie w user space PS na przykład. Nie? No bo koniec końców to tam jest, ta informacja jest gdzieś w systemie, tylko trzeba umieć się do niej dotrzeć, nie? Teraz jeszcze, jeśli chcecie zobaczyć tylko jak wygląda tablica symboli, to nie musicie rozkompilować tego RFA, można zobaczyć w górnym katalogu, to się automatycznie generuje. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda. Przepraszam, czy możesz tak super szybko przelecieć przez te wszystkie opcje? Wojejcie. Nie, dobra. Znaczy to jest proste, to jest tak, to co ci w ogóle włącza debugowe info, to jest oczywiście, wywali pewnie jakieś tam rzeczy typu kolejny, który plik i tak dalej. Compressed oczywiście, dwarf, no dwarf to jest, mamy elfy i potem są karły, nie? W sensie dwarf, następne to jest kolejny rodzaj projektu, znaczy typ formatu, przepraszam, który właśnie zawiera też między innymi debugowe, rozszerzone profile do elfa, nie? To jest kolejny. Teraz oczywiście może też jest skompresować, niestety GDB przeładowanie musi rozkompresować, ale binaria jest mniejsza. W sensie w zasadzie binarka z... Jeśli masz dużo włączonych opcji w kernelu i masz dużo kodów kernelu, w tym monolitycznym kernelu, to binara kernela z symbolami debugowymi to potrafi być 500 MB. Więc czasem chciałbyś się przespać na przykład, albo trzymać gdzieś, jeśli niekoniecznie chciałbyś mieć, nie wiem, 10 takich VM Linuxów pod 500 MB. Dalej, oczywiście to jest, zapisz ten debug info do osobnego pliku, dwarfowego. Nawet nie wiem, co to jest BTF, type info, chciałbym zobaczyć. A to są te skrypty, tam jest jeszcze dużo, dużo więcej, nie? Tych rzeczy, nie? Teraz, jak podłączyć się GDB? No tak, jeżeli mamy, tak jak mówiłem, trzeba to robić z zewnątrz, nie? W sensie, jeśli chcemy mieć dostęp do wszystkiego, no to pewnie sam siebie ciężko będzie zdebugować. Szczególnie jak się zrobi coś z tyłu, ustawcie breakpoint, no to jak zatrzymacie maszynę, na której działa coś, co ją zatrzymało, no to właśnie koniec, nie? To już nie ma jak jej włączyć. Więc no, musimy mieć to z zewnątrz. I teraz używać do tego, na przykład jak poczytacie dokumentację kernela, sekcję debugging, no to tam doradzają, weźcie sobie KEMU, odpalcie w KVM-ie ten nowy kernel, który chcecie debugować na x86 natywnie, w sensie, że natywnie w wirtualnej maszynie tak naprawdę, i go sobie debugujcie. KEMU pozwala właśnie, stawia jakiś serwer GDB, do którego można się podłączyć z zewnątrz. Linux też to potrafi, a tylko że potrafi to zrobić dla wielu różnych architektur, z tym KEMU też potrafi zrobić dla wielu różnych architektur. No my używamy Linux, więc sobie podłączymy to tak. Dosłownie do swojego skryptu musimy dodać coś takiego. Machine, start GDB server, to jest port. 3-3-3 to jest taki, to jest jeden ze standardowych, 1-2-4 to jest też taki standardowy przykład. Do skryptu czy do... Do skryptu, do reska. Gdzieś, gdzie to będziecie tego będzie używać. GDB musicie mieć takie, które rozumie architekturę, z którą rozmawia. Bo jednak koniec końców musi
znać ABI, musi znać instrukcje, które się wykonują itd. To musi być GDB dedykowane do tej architektury, o której rozmawiacie. Czyli nie możecie użyć po prostu GDB systemowego, bo ono jest, no macie pewnie wszyscy x86, no chyba x86, jak ktoś ma ARMA, to ma ARMA, tak czy jak się nie dogada z Disquire, którego sobie tutaj debugujemy. Teraz, więc jak macie system, to w sensie jakieś takie dystrybucje większe, to coś takiego macie w paczkach. Czyli w Apple jest takie coś. Nie jest w paczce GCC, czyli to osoba, to jest osobna paczka. Więc trzeba to zainstalować. Ten VM Linux to jest ELF, który został wygenerowany. I jak coś takiego zrobimy, to właściwie jesteśmy podłączeni, możemy debugować. I może wam to pokażę, tak żeby zobaczyć, jak to, jakie to proste. I w sumie dość ciekawy. Za dużo. Dobra. Ja już to przebudowałem, żeby nie tracić czasu w tym wszystkim. Teraz tak. Powiedzmy na to. Wejdźmy sobie do góry, wejdźmy sobie do PTTY'a, serial, tak. I tu jest taki driver LightWard. Tak? Tak, on jest skompilowany. LightWard C. To jest driver do konsoli szeregowej, tej, której widzimy, jak się butujemy. Nie? Możemy zmienić kolory. To prawda, że niebieski. Przyznam, że musiałbym doczytać teraz, jak zmienić kolory w. Okej, dobra. Polski, czy to czy nie? To jest w ogóle. Być może. Nie. To jest na podkanie. Nie, to nie jest na podkanie. Kakun to jest osobny. Aha, okej, okay, no to na dobra, to nie jest. Nie, kolor. Kolor skin, no będzie. Nie jest. Ale jaki? Light. Blue box light. Green. Na jakiś o. Dobra. Dobra, ale to jest po prostu jakiś driver, który gdzieś tam się. Który jest używany. To jest nasz UART. Nie? To jest driver UARTowy. Ma proba, ma to wszystko, co chcieliśmy użyć. Dobra. To teraz. Ładnie wygląda, nie? To jakby nie było istotne. Tutaj odpalamy Node'a. Dany zoo. Co robię? A musisz ten skrypt w całości pokazać, tam w którym miejscu się dodaje to o tym, kiedy wie? Wiesz co, właśnie ja go dodałem z palca tutaj. Aha. Gdzieś. A nie, przepraszam. Dodamy go sobie. Scripts. Dobra. Okay. Dobra. Na końcu. Tu, na końcu. Mhm. Ja dodałem. I tyle. Dodałem 3. O teraz tak. W Linode zrobię sobie. Nie chcę startować tej maszyny od razu. Chciałbym wcześniej postawić breakpoint. Więc zrobię tylko include'a. On otworzył mi tego UART'a, ale tak realnie nie wystartował całej maszyny. Nie? To sobie tutaj teraz stoi. Przyłączmy się tu z powrotem. Teraz odpalę sobie GDBa. To jest główny katalog Linuxa. Nie? Zobaczcie, że tu jest ten VM Linux GDB P. To jest link symboliczny. To są właśnie te skrypty, o których mówiłem. One się wygenerowały tu w locie. VM Linux to jest ELF, czyli jak sobie zrobimy na nim file VM Linux, tak, to jest ELF, niewystripowany with debug info, czyli tak chcemy. Ja już wcześniej ustawiłem te wszystkie opcje, o których mówiłem, nie? Żeby przebudować cały kernel. Przebudować, tak? Tak, oczywiście, nie? Bo inaczej bym tego nie miał. Teraz jeszcze jedno, co się czasem przydaje, to tu są wszystkie symbole, nie? Wygenerowane. Więc trzeba na przykład skompilować ELFa i czekać, żeby to się wygenerowało, tak? Możemy sobie tu zobaczyć wszystkie symbole z adresami, jeśli ktoś jest zainteresowany, gdzie coś jest, nie? No dobra, tak to sobie wygląda, więc odpalmy GDBa, podając do tego VM Linuxa, nie? Dobra, tu właśnie, to jest to, o czym mówiłem, także autoloading nie zadziałał w tym momencie tego skryptu VM Linux GDB, bo by default security, w sensie zabezpieczenia jakieś tam GDBa nie ładują tego z automatu, ale od razu mamy tutaj info, co zrobić, żeby odblokować to. Więc jak to sobie dodacie, to skrypty się załadują i będziecie mogli tego używać. I ta informacja o tym, jakie skrypty chcemy automatycznie załadować, jest zawarta w ELF-ie? Nie, chyba musi się nazywać, jak dobrze pamiętam, to jest kilka opcji, jak to jest automatycznie generowane. Jedną z nich jest chyba właśnie nazwa elfa myślnik gdb py.
i tak tutaj to jest ładowane, ale można też podać palca, czy przełącznikami jakiegoś GDB, co ma załadować, gdzie są skrypty, te rozszerzenia, nie? Które was interesują. A czy trzeba dwie rzeczy rozróżnić? GDB posiada swój wewnętrzny język skryptowy, który jest do niczego niepodobny, ale posiada również możliwość ładowania skryptów Pythonowych i wystawia im specjalny moduł GDB i one tym modułem, te skrypty Pythonowe mogą się posługiwać i robić dostęp do wewnętrznego API. No i można robić tam dużo rzeczy, może definiować sobie jakieś, wiesz... Możesz się łączyć z bazą danych, nie wiem, wystawić, wiesz, support w HTTPS, na przykład, prawda, i zrobić whatever. I tak. To się tu dzieje, że ten serwer, tak, bo to jest to trzy... No Reload wystawia jakieś rzeczy do niego. Nie, Reload wystawia serwer GDB, nie? W sensie, bo GDB... Jeszcze się nie połączyliśmy. Tak, jeszcze nie połączyliśmy, ale wiesz, GDB generalnie nie wie, z jakim urządzeniem będzie gadać. Tak. Tak? Po drugiej stronie może być różny proces, znaczy wiadomo, że RISC-V, bo to musi być w tym przypadku, ale może być implementacja, wiesz, ta tutaj, może być implementacja jakaś inna, możemy się łączyć po, nie wiem, po UART-cie, możemy się łączyć pewnie rzeczy tam, różnymi protokołami i tak dalej. I możemy różnie rozmawiać z samym procesorem, więc, ale GDB sam z siebie rozmawia swoim standardowym językiem, drugą stronę. Po drugiej stronie musi być coś, co łapie komendy GDB i tłumaczy na coś, co konkretnie gada z tym hardware'em, który debugujemy. No. I Reload w związku z tym, że emuluje hardware, to robi to sobie sam, ale jakbyś prawdziwy hardware debugował, to na przykład używa się czegoś takiego jak OpenOCD, to jest program, który potrafi rozmawiać z tym już sprzętowym debugerem gdzieś wewnątrz chipu, po jakichś różnych interfejsach podłączonych. I on z jednej strony wystawia właśnie interfejs do GDB, a z drugiej strony wie, jakim sprzętem gadać i jak z nim gadać. Nie? Dobra, jesteśmy tu w GDB, więc połączmy się z tym naszym serwerem. Target remote dwukropek 3333. Naprawdę rzadko kiedy mi się zdarza pisać target remote, bo wystarczy tarrem 333. Tak to działa. Dobra, podłączyliśmy się, on mówi od razu, że jesteśmy w adresie 40F, co by się zgadzało z tym, co mamy w resku. Nie? W resku. Pierwsze... Tak. Nie pokazuje nam żadnego symbolu, co w sumie nie jest dziwne, no bo 40F to jest pierwszy adres OpenSBI, a załadowaliśmy elfa od, z symbolami, w sensie z opisem symbolów. Symboli kernela, czyli symbolu pod tym adresem nie ma, więc nam pokazuje, że nie wie, gdzie jest. Jest w takim adresie, ale właściwie nie wie, gdzie jest. Po co ty nie kupowałeś GDB, bo się tego VM Linuxa podać w sumie, skoro on i tak się podłącza do czegoś zdalnie? VM Linux wie, gdzie co jest. Okej, czyli to nie jest konieczne, żeby połączyć, ale pomaga mu... Tak, bo tam są symbole debugowe. Inaczej będziesz mógł poglądać, co robi soft, na jakich jest adresach i tak dalej, jakie są wartości rejestrów. Ale nie masz odniesienia, nie masz połączenia, jestem w adresie A, jaki to jest kawałek kodu. Ale tam w Linuxie jest uruchomiony ten obraz już też zbudowany pod debugowanie, tak? Tak, tak, i mieć konkretnie ten sam. W ogóle pamiętajcie, żeby to samo odpalać, no bo inaczej mogą nas te symbole pozmieniać i to ze zwerfy będzie wskazywało co innego, nie wiem, to dwie różne. To załadować image, czy wyjemy Linuxa? Czy tu załadowałem VM Linuxa, ale tylko po to, żeby mieć symbole, a w wresku załadowałem image. Ale możesz też w wresku załadować VM Linuxa, spoko. Tam jest loadf. Tak, wtedy robisz loadf i loadf ma jedną rzecz, jak robisz loadf, to automatycznie ci ustawi PC, czyli ten adres, do którego chcesz zacząć, na ten, który jest w lefie zapisany. Więc jeżeli musiałbyś wtedy jeszcze raz wrócić do tego PC, które cię interesuje. Ale możesz też w Linuxie alfa załadować, spoko. Nie? To jakby też zadziała. Dobra, w GDB zróbmy sobie continue, żeby po prostu czekał na to, co się dzieje. Sama maszyna nie wystartowała przez to, tak po prostu, no bo w Linuxie trzymamy, nie odpaliliśmy skryptu. Więc tu sobie zróbmy starta. A, dobra. Całe demo. Tak, jeszcze raz. Ale nie możesz Ctrl-C nacisnąć w... Mogę, ale chciałem pokazać jedną fajną rzecz. A możesz się podłączyć do jądra, który już działa? Tak. Dało mi się. Why not? Dobra, jeszcze raz się podłączę. Wbiję wszystko, żeby pozbyć się niespodzianek w razie czego. Tak, w ten sposób. Continue. Przepraszam. No, to. Ach, dobra. Trzeba wyjść. Tak, bo on nie działa z drugiej strony, nie? Jeszcze raz się podłączmy i zróbmy break. Co ja tam miałem? Chciałem tego Light Spy'a, nie? Mm-hmm. Light. Warp.
Tak, Light Ward, przepraszam. Light Ward, właśnie przez to, że mam elfa, to tabie mi działają, podpowiadają symbole i tak dalej, to wszystko jest tutaj. Zróbmy proba, nie? Bo to wiemy, że powinno się wywołać. Okay, tak generalnie to jakby dany symbol może być kilka razy, nie? Tak generalnie. No nie. Nie. No tak, może być. No, lokalny, tak. No właśnie. To jak on dokładnie to ogarnia? No nie, to no, musiałbyś wtedy podać jeszcze plik. Tak, wtedy podać plik jeszcze konkretnie, nie? Ale to jest jeden plik. No. Tak, tak. Ale to tak, jeśli masz go statycznie, to tak, to może być ta sama nazwa, nie? Ale to wtedy musisz podejść konkretnie co. Ustawiłem to, to zobaczcie, że przez to, że miałem symbole debugowe, będę rozpowiedział Diversity, YSA, Light Ward, nie 247, a to jest adres, na którym postawił breakpoint. Dobra, to jak mamy to, teraz zróbmy continue i teraz włączmy ten... Nie, ja tu chcę to rozbić na dwa, żeby wiesz... S. Dobra. Czemu nie złapał? Chyba, że tutaj gdzieś to jest. Złapał, dobrze. Dość późno. Tak, myślałem, że przed RMFS-em to się wydarzy. Teraz zrobimy ten breakpoint. Tak, teraz zrobimy breakpoint. Jak widzicie, tutaj GDB powiedział, właśnie złapaliśmy breakpoint 1 na Light Ward Probe, nie? Zróbmy sobie backtrace. No dobra, backtrace, skąd przyszliśmy? Oczywiście możemy też printować wartości zmienne. To jest normalny debugger, nie? Tak naprawdę, jeżeli włączycie sobie teraz tutaj TUI mode, w GDB, no to macie TUI mode, możecie sobie stepować. Podglądać. Tu na przykład widać ładnie, skąd się wzięliśmy w probie. Nie? O tym rozmawialiśmy, było parę pytań, o to skąd się wzięliśmy. Wzięliśmy się z handle exception. Dlaczego z handle exception? Reset jest exceptionem. Nie? To jest pierwszy taki exception. Jaki reset? Taki exception, reset. Zaczynamy w resecie zazwyczaj. Nie? To jest pierwszy ten. Tam jest symbol handle exception w entry S dosłownie. W Arch Risk 5 kernel entry S na 219 linii. To jest pierwsza rzecz kernelu, która się wywoła. Pierwszy symbol, tam zaczęliśmy. Dalej kernel init w init main C, dalej kernel init freeable, do basic setup, do init calls level, do one init call, to jest pewnie jakaś pętelka, przelot po wszystkich initach wszystkich driverów, light ward init, czyli ta nasza funkcyjka, właśnie ten init, który też definiujemy w naszym driverze, dalej on woła jakiś platform driver register, advanced driver, blablabla, tak po kolei, dalej to przejdzie jakąś pętelką po basie, do którego dodawał, podłączył driver, kolej device driver attach, device probe device, really probe, platform probe i dopiero nasza funkcyjka. Nasz probe. Jest fake probe. Tak to wygląda, nie? I stąd się tu wzięliśmy. Więc zaczynamy. Jeszcze jakby do tego handle exception, to my wskoczyliśmy dlatego, że tam z tego powodu... Nie, to tak się nazywa ten symbol. Tak, ale symbol. Nie, chodzi mi o to, że w ogóle jakby to jest nas nie dlatego, że to było jakoś tak, że... To jest w ogóle pierwszy... Mieliśmy, tam się... Pamiętasz, jak sobie wysunęliśmy dywan spod nóg? No to jak sobie wysunęliśmy dywan spod nóg, no to on spadł do obsługi wieży. Tak. No, więc skąd się zaczęło? Nie? Tam w ogóle jest entry point kernela, naprawdę. Nie? Znaczy, entry jest w headzie. A tak, przepraszam, entry jest w headzie. Ja tam my obadaliśmy ten kawałek. Znaczy, zawsze jak będziemy debugować, to zawsze nam nie będzie handle exception. Tak, ale to nas zazwyczaj nie interesuje, bo tak realnie. Nie rozumiem, że nie interesuje, tylko tak po prostu pytam, żeby sobie uświadomić, czy dobrze rozumiem. Tak. Nigdy nie wyjdziemy. No, może tak być, nie? No, nie wyjdziesz poza kernel. Nie? No, są skoki pewnie poza kernel do SVI-a gdzieś po drodze, ale tego nie widać. No, bo no skoki. To w ogóle widzisz, że masz już adresy wirtualne. Zaczynamy to się od C, a my zaczynamy od adresu fizycznego 4. Na początku, prawda? Też tak, w ogóle to jest ze stosu. Nie? W sensie, to jest wyciągnięte ze stosu. Więc jeżeli coś wcześniej porobiło i zainicjalizowało stos i od tej pory mamy nową historię, więc jakby tego, co było wcześniej, nie poznał. A jesteśmy w stanie się czegoś dowiedzieć o tym czasie z adresami rzeczywistymi? Oczywiście, jak tam się zaczaisz. Można tam zrobić przyczajkę, można tam ustawić breakpointa. Ale jeszcze raz, jakie było możemy zobaczyć to samo, ale w świecie... Czy możemy debugować head.s? Może wystarczy, że zrobisz breakpointem na dzień dobry w pierwszej instrukcji kernela i postępujesz, jak dokładnie jesteś tam. Obstawiam, że coś wybuchnie, jak wejdziesz do miejsca, gdzie jest włączona pamięć wirtualna i kernel się realokuje. Bo nagle masz zmianę adresacji i nie wiem, czy kiedy to ogarnie? Może ogarnie. Przyznam, że możecie zobaczyć nas na zajęciach, jak wyglądamy. Musi, nie musi, wiesz, różnie bywa. Nie? Bo tam widziałem wiele takich dziwnych rzeczy, które powinny działać, a nie działały. Oczywiście tu już macie normalny ten. Możecie sobie frame'a zrobić, cofnąć się,
Wszystko zadziała. Nie? To się wszystko. Pokaż infoframe. To ty nie dużo widać. Infoframe. Co znany chce. Można chyba powiedzieć info locals. Tak, inforex, nie, na przykład pewnie zadziała. Nie. Inforegisters. Tu macie stan aktualny rejestrów. No weź info locals. Na przykład są jakieś adresy, to teraz wam printuję, bo ma ładne symbole. Info locals, tak. No jak widać. Są lokalne zmienne. Tak. Ale jedno pytanie. Mhm. Można CSR zobaczyć? Można. W sensie CSR procesora? No. Tak, można, tylko nie pamiętam. Info registers all. A. Tak? Info registers. Też jest tak, że wiecie, czas czegoś może Word, czegoś może Linux nie wspierać. Ale dobra, pokazał. Co? Proszę bardzo. No bo też chodzi o to, że co ten serwer pod spodem umie, nie? W sensie akurat Linux nie dużo, bo to. Tu jest wiele straightforward, nie? Bo masz wirtualną maszynę, więc łatwo dotrzeć do wszystkiego. Możesz, masz kontrolę nad wszystkim. Czasem w prawdziwym sprzęcie jest gorzej, nie? Dlatego lepiej się debuguje do takich. Dobra, to pokaż jeszcze te skrypty Pythona. W sensie, jak je załadować. Ach, dobra. No bo tego nie było jeszcze. Dobra? Nie było, ale nie pamiętam, jak to zrobić, więc załaduję z powrotem. I teraz tak. Tu nawiązujesz add to your local configuration. No właśnie, czyli dość prosto. Łatwo nam powiedział, zrobimy sobie to. Jesus. Nie lubię touchpada. Czyli musimy zrobić. A co te skrypty Pythonowe w ogóle będą lądować? Co na tam mówią? To jest proces. To bardzo konkretne. No to wszystko, o czym już mówił Karol, to znaczy się listę procesów, różne inne, one mają dostęp, te skrypty Pythonowe, jak cały GDEP, mają dostęp do obrazu jądra i potrafią przegrzewać się przez struktury, tak? Tylko bardziej chodzi mi o to, co konkretnie w skryptach jest zaimplementowane, Trzeba zobaczyć do dokumentacji. ja nie wiem. Okay. I zestawimy GDEBA. Aha, i teraz będziemy mogli zainstalować tutaj. Tak, teraz już nie przyczepił, że nie można. Teraz możemy zrobić znowu tar. Tak, on w ogóle jest w tym samym miejscu, czy my go puściliśmy dalej. On pewnie tak, puściliśmy go dalej, więc teraz się zatrzymał na czymś innym, bo włączyłem GDEBA, więc włączył się tak samo. I teraz instrukcję. Linux kernel GDB. No to jakim formułem? To jest jakiś PDF, Intel Open Source. Może Python Extension? No. Może tak. To jest OK GDB, ale jeszcze jest na pewno o tym. Brzmi. Tak, to jest jak GDB. To jest coś dziwnego. Tak. Czyli one wszystkie pewnie są LX coś. Okej. LX minus. Wszystko LX coś tam. LX PS. Tak, to powinno zadziałać. To na normalnie PS-a zwróciło, nie? Tylko że z poziomu GDEBA. Więc przydatne. W tym. LX. Nie wiem. Set the line? I komendy użyłeś? Napisałeś po prostu PS? Skąd nie ma kloka? Nie, LX PS. LX. Nie ma kloka, bo pewnie nie ma. Nie definiowaliśmy tutaj kloka, bo po co właściwie nam klok jakiś. Nie ma drzewa kloków, nie? Jest jakaś jedna informacja o kloku, że jest jakaś częstotliwość procka, żeby sobie policzyć te. Czyli jak wystartujemy tego GDB serwera w Renode, to on nie czeka na nas, żebyśmy się podłączyli, tylko po prostu leci. Tak. Tak? Tak, tak. Dlatego ja zrobiłem tak, że zrobiłem teraz include, a nie start od razu, bo chciałem zobaczyć, no pewnie jakbym się podłączył za późno i zrobił breakpointa, to już byśmy byli
daleko. Daleko po progu, próg by mi się nie wywołał. Mógłbym się zaczaić na jakiejś funkcji celnej, nie? Ale tak. Tutaj command line to jest oczywiście ten... Wywołanie? Nie, nie, to jest... Znaczy szlepkerem był wywołany. Tak. To są argumenty. Znaczy, jakoś podłączyć prawdziwe urządzenie do komputera i na tym prawdziwym urządzeniu debugować. Tak się, tylko wtedy musisz mieć jeszcze jakiś adapter, który faktycznie z tym pogada. Też musisz mieć serwer GDB, właśnie na przykład OpenOCD, który potrafi z jednej strony gadać z GDB, a z drugiej strony na przykład po USB pogadać. Gdzie ten serwer wtedy działa? U ciebie na komputerze. Można też zrobić, na to na samym slajdzie. Jak mimikera debugujemy na Raspberry Pi, to do Raspberry Pi'a podłączamy się, mamy takiego wichajstra. Tam wczepiamy, z niego USB wychodzi do komputera i to działa. Tak. Dobra. Jeszcze Streamlabs Logger, oczywiście też pewnie widzieliście, na tle nam się wyświetla, co się dzieje, są jakieś różne warningi i tak dalej. To jest też przydatne, bo można tam na przykład włączyć dokumentację Minerva, możecie zobaczyć na przykład, jakie funkcje są wywoływane. Jeśli podacie mi na przykład Elfa, to też wam wyświetli, przechodzę przez te funkcje. Nie? To jest przydatne, jak chcecie zobaczyć właściwie, co się wydarzyło, jak się nic nie dzieje, jak jeszcze nie włączycie do łapa, chcielibyście zobaczyć, co się właściwie dzieje po drodze. Nie? Ale to jest... I ostatnia rzecz, bo tu już teraz zdążymy, bo jest 14. KGDB. To jest też serwer GDB, który kernel sam potrafi postawić. U siebie. I wtedy można się do niego podłączyć, ale też potrzebujesz drugiej maszyny, żeby się podłączyć do serwera GDB, który kernel sam postawi. Oczywiście potrzebujesz też jakiegoś połączenia hardware'owego, żeby móc się tam dopiąć, nie? W jakiś sposób. Więc potrzebujesz tego jeszcze jednego kawałka pod spodem, który ci załatwi komunikację tak naprawdę, nie? Tym hub komunikacji. A tym debugerem można debugować to, co się dzieje pod przerwaniami? Tak. Nie wiem, wydawało się, że to tak. Bo to rozumiem, że ten KGDB on żyje w przestrzeni jądra. W przestrzeni jądra, nie? I on się troszeczkę zachowuje jak zwykły wątek. No w sumie tak, to mogło umrzeć. Więc ma tam jakieś ograniczenia, prawda? Więc jednak fajnie jest debugować z zewnątrz. Znaczy z zewnątrz musisz tak czy siak, nie? No bo sam no tak, ale z zewnątrz w sensie takim, że podpinasz się do tej maszyny i ta maszyna ma ten feature, że potrafi tam zatrzymać procesor, że masz na pamięci. Albo odpalić w Node, albo odpalić w QEMU i tak dalej. To jeszcze są dwie rzeczy o tracingu. Tracing w kernelu, w sensie można sobie włączyć funkcję tracingu, które nam wyświetla na przykład takie coś. Dosłownie zdampują w jakimś logu, co się wydarzyło na przykład na jakiejś komunikacji, czy kiedy były loki wywoływane, czy jak się funkcje wywoływały i tak dalej, to kernel też to potrafi sobie zapamiętać do jakiegoś bufora i oczywiście trzeba włączyć odpowiednią opcję i potem w DBKF się to znaleźć. I jeszcze jest jedna rzecz, jedna z tracing, nie wiem, czy używaliście kiedyś S-Trace'a? No to S-Trace działa jak wiecie, to jest akurat jakiś tam echo test do DevNula, strasznie dużo rzeczy się widziało. Jeżeli byście chcieli używać S-Trace'a w tym systemie w Linode do debugowania waszej aplikacji, to potrzebujecie dla RISC-V'a czy SI2 systemu bitowego. Nie ma go w mainline S-Trace'a. Jest za to taki patch, to jest w ogóle mój patch, który kiedyś wysłałem, ale nie jestem w stanie go zrobić testem do tego, bo wszystko, na czym puszczam testy, się wywala z zupełnie innych przyczyn. Nie przez ten patch, bo nawigowali do testowania. Czy dawno nie próbowałem, może teraz już się da. Ale jakbyście chcieli, to możecie z tego maila z tym patchem na mailing liście S-Trace'a wyciągnąć konkretnie patch, który wam doda support do 32 bitów i zbudować S-Trace'a osobno, nie? A oddać go na przykład do buildroota, żeby wam się to spatchowało. W sensie problem jest taki, że to działa, tylko nie jestem w stanie udowodnić dewelopera S-Trace'a, że testy działają i tak dalej, nie? Czemu nie jest w tym sumie? Bo im się wywala. No nie chodzi o to. Chodzi o to, że ja na swoim sprzęcie gdzieś tam w Linode, na przykład takim czymś jestem w stanie to odpalić, ale system testów S-Trace'a opiera się o QEMU User Static i QEMU User Static dla RISC-V'a wywala się na braku jakiegoś syskola, którego tam testy używają. Przynajmniej wtedy się wywalało i sprawdzałem ostatnio. Może już byłbym w stanie zlądować tego patcha, ale w każdym razie jest używany, jakbyście potrzebowali. Nie? Bo ja bardziej potrzebowaliśmy po prostu wtedy S-Trace'a, żeby tam działało, bo nam coś się wywalało, niż żeby go zlądować, ale przy okazji wysłałem patch
wisi na liście mailingowej. Dobra, ale jakbyście potrzebowali, to polecam. Nie wiem, czy się zaplikuje oczywiście na pierwszej wersji, bo jest wysłany tam parę miesięcy temu na tę listę. Ponad rok temu. Może rok. To luty zaczynamy, tak? Tak. Kończymy.